Witam Państwa w programie Kowalski-Chojecki na żywo 20 października w telewizji Idź Pod Prąd. Ze mną oczywiście Marian Kowalski. Dzień dobry. Witam serdecznie. I pastor Paweł Chojecki. Witam. Witam również, witam Was wszystkich. Zachęcam do hashtagowania IPPTV na Twitterze, na Facebooku. Wasze komentarze będą się pokazywać w prawym dolnym rogu ekranu. A my mamy ogłoszenie na początek. Jutro o godzinie 17 w telewizji Idź Pod Prąd. Marian Kowalski specjalnie dla Polonii Wielkiej Brytanii ze względu na odwołanie pana spotkań w Londynie i Birmingham. Jakby pan skomentował, czego mogą się spodziewać Polacy w Wielkiej Brytanii po tym spotkaniu? Po tym łączeniu, można powiedzieć, tak, na żywo. Wytłumaczę, dlaczego jednak nie podjęliśmy próby dostania się na Wyspy Brytyjskie. Dlaczego jednak nie? I uzasadnię to, i to jutro zrobię. Dzisiaj nie ma na to czasu. Czyli jutro 17, specjalne łączenie. Oczywiście też będzie możliwe przez kluby Idź Pod Prąd z tamtego obszaru zadawanie pytań. Tak. Także jest, zapraszamy oczywiście na specjalne wydanie spotkania z Marianem Kowalskim jutro o 17. Dzisiaj o 13.50 połączymy się z redaktor Hanną Shen, naszą korespondentką na Tajwanie. Możecie już teraz zadawać pytania. Również temat odcinka wtedy dopiero poruszymy. Zacznijmy od czegoś zupełnie innego. Dzisiaj urodziny Kornelii, naszej redakcyjnej organizatorki, koleżanki. Czego byście życzyli Kornelii, tak na początek? Czego można życzyć Kornelii? Jak to, co młoda osoba w jej wieku akurat no, już ma, czyli przyjaciół, rodzinę, zajęcie chyba takie, w którym może się realizować. Ja jej życzę tylko tego, żeby dalej tak się rozwijała jej kariera życiowa, żeby była otoczona ludźmi przychylnymi, żeby mogła robić coś dobrego dla Polski, żeby jej dopisywało zdrowie, bo urodę i tak już ma. No ja mam nadzieję, że zgadzacie się Państwo ze mną, że Kornelia widać, że jest no, bardzo szczęśliwą osobą. Oczywiście to wypływa przede wszystkim ze związku z Jezusem Chrystusem, z osobistego związku, ale tak jak powiedziałeś, też także z tych czynników. No przede wszystkim ja to życzyłbym Kornelii, żeby dalej była tak wspaniale radosną, szczęśliwą osobą i żeby zarażała innych radością, także miłością do Chrystusa przez to. Także tak trzymać, tak jak mówisz. Ja już Kornelii życzyłam rano, nie będę się powtarzać. Mogę ci tylko powiedzieć, że jestem tutaj dzięki tobie. Zaczęliśmy optymistycznie, słuchajcie, ale nasz pierwszy news nie jest zbyt optymistyczny. Komisja Parlamentu Europejskiego chce ograniczenia dostępu do unijnych funduszy za odmowę przyjęcia uchodźców, czyli ciąg dalszy męczenia Polski między innymi, która odmówiła przyjęcia uchodźców, tak jak i Węgry. Kraje Unii Europejskiej, które odmawiają relokacji uchodźców, powinny mieć ograniczony dostęp do funduszy unijnych. Tak wynika z tego stanowiska przyjętego wczoraj przez Komisję Wolności Obywatelskiej w parlamencie. No, ale jednocześnie sam Donald Tusk powiedział, że ta linia przyjmowania i relokacji to jest w zasadzie niewypał i że nie powinno tak się robić, bo to od początku był projekt co najmniej nieprzemyślany. Ale czy Donald Tusk coś znaczy? Ale on tam nie ma nic do gadania. No, ja myślę, że już nie można krytykować swojej szefowej. No, nie wiem, dlaczego właśnie, on dlaczego tak się tak zrobił. A ja zwróciłem uwagę, że on akurat był taki nieupudrowany, taki jakiś tam widocznie nie był przygotowany. Ktoś tak go złapał. Go z celi złapał do, ktoś do mikrofonu nieprzygotowanego i tam powiedział prawdę. Odpowiedź jest prosta. W momencie, kiedy pierwsza złotówka została, być tam pierwsze euro, niech będzie, troszeczkę podwyższymy poprzeczkę, pierwsze euro zostałoby zablokowane dla Polski z jakiegokolwiek funduszu, w tym momencie Polska przestaje wpłacać do swoją składkę do kasy Unii. Zobaczymy, kto na tym lepiej wyjdzie. Ale nie mówimy na razie o wyjściu z Unii Europejskiej. Nie. Zaraz. Oni muszą nam sporo zapłacić, żebyśmy chcieli odejść. Teraz to oni mają kłopot, nie my.
to sprawozdanie komisji zostanie podane pod głosowanie w Parlamencie Europejskim. To jeszcze nie jest żadna decyzja w listopadzie. Jeśli zostanie przyjęte, stanie się oficjalnym stanowiskiem Parlamentu w negocjacjach między krajami Unii a Komisją Europejską, to takie trochę... Pierdu, nic nie zrobią, także nie ma się czym przejmować w ogóle. Przypominamy, że we wrześniu wygasła decyzja o relokacji przez państwa UE uchodźców z Grecji i Włoch do państw Unii Europejskiej. To, jeśli już widzę jakąś powagę tego komunikatu, to raczej w związku z nagonką na rząd pani Beaty Szydło, na ministra Macierewicza i kilku jeszcze innych ministrów, jest to próba przestraszenia takich Polaków niezorientowanych specjalnie w polityce, bo zaraz trąbić o tym będzie jakiś tam polszmat czy inne dziadostwo i będą straszyć Polaków, że teraz się krowy przestaną nieść. Nie, oni tak mogą już zrobić. Bo wiecie, a kury wcielić. Tak, oni tak mogą zrobić, bo już wiecie, ten ich słuchacz oderwany od rzeczywistości tylko w hipermarkecie, to jemu tam wszystko można wmówić. Także jeśli już bym widział jakąś powagę tego komunikatu śmiesznego, dodam, to tylko w ramach nagonki na Polskę, niemieckiej nagonki, czy niemiecko-rosyjsko-chińskiej, mówiąc szerzej, by przestraszyć Polaków i jeszcze bardziej tak po plasterku odcinać poparcie dla rządu Prawa i Sprawiedliwości. No to ta propozycja też brzmi tak nazistowsko-komunistycznie. Kojarzy nam się z jakimiś przesiedleniami. Według tej propozycji nachodźcy nie będą mogli wybrać państwa, do którego zostaną wysłani, jeżeli będą już ponad jakiejś tam nieproporcjonalnie dużej liczby imigrantów w danym kraju. Powinniśmy właśnie się stowarzyszyć z imigrantami, spełniać ich wszelkie życzenia i wszystkich na Odrę tam wysyłać przez most do Niemiec, bo oni marzą o Niemczech. Niech tam idą sobie. A jak się skończy procedura o naruszenie prawa Unii Europejskiej, którą Komisja Europejska wszczęła wobec nas i Węgier? Jakie mogą być narzędzia nacisku w takich sporach, co tu dużo mówić, międzypaństwowych? Kwestie gospodarcze, czyli oni mówią, że nie zapłacą, albo interwencja wojskowa, a interweniować nie mają kim, a w tej sytuacji to jeszcze głupio by interweniowali, bo w Polsce są żołnierze amerykańscy i nie tylko. No to proszę bardzo, ja ciekaw jestem, jak tutaj bohaterska armia włoska lub holenderska realizuje wytyczne instytucji unijnych i chce w Polsce wprowadzić swoimi dzielnymi żołnierzami normalność. Myślę, że w ciągu pierwszych kilku dni polscy kibice byliby najlepiej uzbrojoną częścią społeczeństwa europejskiego i to zupełnie za darmo. Tylko by se naszywki musieli pozrywać z tych dziadów różnych. Przechodzimy do następnego tematu. Ministerstwo Obrony Narodowej odpowiada na kolejne manipulacje. Pamiętamy, jak RMF FM podało w czwartek rano, że podkomisja smoleńska nie potwierdza słów Antoniego Macierewicza o tym, że rejestrator znalazł... Znaczy wtedy nie potwierdzała, dziś potwierdza, także tutaj nie ma jakiegoś dwugłosu. W związku z nieprawdziwymi informacjami, które pojawiły się w materiale radia RMF FM 19 października, podkomisja do ponownego zbadania katastrofy lotniczej z 10 kwietnia 2010 roku informuje, że w pełni potwierdza słowa ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza co do natury zjawisk zapisanych przez jeden z rejestratorów TU-154M. No oczywiście tam samym tym manipulacją tych gazet na polski rynek wydawanych przez naszych wrogów nie będziemy oczywiście się tą narracją, właśnie to, czyli poszczególnymi tymi pseudoinformacjami nie ma co się zajmować, ale problemem warto się zająć. Otóż polska opinia publiczna jest mamiona cały czas przez wrogów Polski. Prawo i Sprawiedliwość obiecuje co prawda, że coś z tym zrobi, ale nie mówi już kiedy, albo mówi to w taki sposób, że może za parę miesięcy, może kiedyś, a przecież co Prawo i Sprawiedliwość może dzisiaj Polakom obiecać, jak o wszystkim decyduje WSI przez Pałac Prezydencki? Czyli każdą ustawę już dzisiaj można zablokować. To na Twitterze jeden chyba z naszych widzów pokazał, że od paru miesięcy Duda praktycznie nie przepuścił żadnej znaczącej ustawy, żeby weszła w życie. Czyli WSI już rządzi, także Prawo i Sprawiedliwość zostało w tym momencie położone na łopatki, jest liczone. Teraz jest, wiecie, tak jak w boksie, to jest cios taki nokautujący, mówię ze strony zdrady Dudy, i teraz jest liczenie. Tylko czy się podniesie, czy się ten nasz sportowiec podniesie,
czy już po prostu będzie knockout, czyli zmiana rządu. Przypominam, że to wczorajsze tak zwane samospalenie, tam czytałem wypowiedź, taki manifest polityczny tego człowieka. Tam oczywiście już na Twitterze jest przeróżne koncepcje są, że to wszystko było przygotowane, no bo rzadko kto tak spalenie przygotowuje, że najpierw megafony, potem ulotki rozdaje, a potem zrobi spalenie, jak już wszyscy są gotowi z gaśnicami. No ale to zostawmy, nie tego, tylko tam jest jedno zdanie ciekawe w tym. Otóż, no może by wystarczyło zmienić tylko przywództwo w Prawie i Sprawiedliwości. Tak, tak, tak. Ja wiedziałem, skąd to jest, co jest i nie trzeba mi więcej komentarzy. Mhm. Dlatego mówię, dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość poprzez zdradę prezydenta Dudy dostało nokautujący cios, leży na łopatkach i kwiczy, bo praktycznie nic nie może zrobić, żadnej ustawy już nie może przepchnąć. Pytanie, czy się podniesie, czy to już jest koniec nadziei na reformy, tak jak zresztą przestrzegaliśmy Polaków. Rok, dwa. Obawiamy się znowu. Pamiętacie, ci, co z nami są od początku, dokładnie tośmy mówili. Rok, dwa. To jest okno dla Polski. I powrót do normalności. A potem znowu się zaczaśnie. Tak. No właśnie, przejdźmy do tego samopodpalenia, o którym wspomniałeś. Mężczyzna, 54-letni mieszkaniec małopolskich Niepołomic, podpalił się pod Pałacem Kultury w Warszawie. I rzeczywiście media donoszą, że puszczał przez megafon antyrządowe hasła i to miał być protest przeciwko rządom Prawa i Sprawiedliwości. Miał co pozostawić... 500 plus dali? Za to on protestuje? W liście... No cóż, starzy ubecy palił się do roboty. No właśnie, nie wiemy, kto to był. Kim był ten 54-letni mężczyzna. Napisał pewnie list... Pewnie mu emeryturę cofnięto ubecką. No tak. No, taka hipoteza się pojawiła. Chciałbym, aby prezes PiS i pisowska nomenklatura przyjęła do wiadomości, że moja śmierć bezpośrednio ich obciąża i że mają krew na swoich... rękach. O, jakby chciał umrzeć, to na pewno nie tak by to zrobił. To psychologowie wiedzą. Manifestacyjnie tak, można to załatwić. Są. Po co zaraz aż tak? Pod Płacem Kultury, w centrum Warszawy, daleko od domu. Rzeczywiście za komuny były takie poważne samospalenia i tam niestety nie odratowano tych bohaterskich ludzi. Tutaj ciekawe, patrzyłem chyba na jakimś takim szmatławcu, i tam jest informacja, że od kilkudziesięciu lat nie było takiego podpalenia w Polsce, samopodpalenia. A przecież nieprawda, bo pod kancelarią Tuska było podpalenie człowieka zdesperowanego, którego tam izby skarbowe, czy urzędy skarbowe, SS, służby skarbowe wykończyły i on podpalił zaprotestował. Się. To zobaczcie, o tym człowieku już te media szmatławe, któreśmy mówili, które są tutaj po to, żeby nam mieszać, lasować w mózgach, w ogóle nawet nie wspominają, czyli nawet w obszarze faktów. Dlatego mówiłem, że im, tym słuchaczom tych mediów można mówić, że krowy się przestaną nieść i oni przyjmą, przez Kaczyńskiego, oczywiście, to już jest ten poziom. Bardzo dobrze, że Ministerstwo Obrony Narodowej walczy po prostu pozwami z tymi kłamstwami w mediach. Oglądałem akurat momenty TVN i tam taka słabo mówiąca po polsku obrończyni chuj wie czego gówna psiego mówiła, jak to się ogranicza wolność manifestowania Polakom, ale cały czas za jej plecami leciały zdjęcia z kodziarskich manifestacji, jeszcze licznych wówczas. Także tak to traktują swoich widzów jak totalnych kretynów. No tak. I co będzie dalej? Co będzie następnego? Widzimy, że pojawiają się kłamstwa wobec najlepszego ministra, ministra Antoniego Macierewicza. Pojawiają się także akty samospalenia. Tak, to mi przypomina tę ustawkę na tych rozróbach chyba z zeszłego roku. Nie pamiętam, czy to z grudnia z zeszłego roku, co taki jeden udawał, że go zabili, nie? I tak leżał. Duszko, który jakiś na tam, początku jakiś sobie tam brzeczkę, a później chociaż tam sobie poprawił grzyweczkę. O, umieram! Koledzy, już patrzcie, zabita ofiara reżimu, to faszyści! I tak dalej. No niestety, przepraszam, ale takie mam skojarzenia. No. Czy obawiacie się następnych kroków? Ja się niczego nie obawiam, tylko trzeba brać to pod uwagę, bo tak będzie cały czas jakiś tam wyskoczy zainspirowany obcięciem ubeckiej emerytury, jakieś szczeniaki, co im się popracował tydzień, już strajkuje i jeszcze się pokazuje w otoczeniu
pana Kramka a propos, dlaczego ten facet jeszcze nie siedzi, tylko wspiera strajki. Ten protest młodych lekarzy w tym momencie, gdy Kramek tam się pojawił, jest farsą, jest śmieszny. Nic tym szczeniakom się nie należy. Od tego momentu przestałem współczuć ich ciężkiego losu. Nie nadają się do leczenia. To jest banda rozbisurmanionych szczeniaków. I jeszcze mówią, że głodują, a wszyscy piją soki owocowe, które, jak wiadomo, są źródłem węglowodanów. Jak się spożywa węglowodany i płyny, to człowiek na pewno nie umrze. No, no rozumiem, że sushi nie mogą przyjmować w tym czasie. To jest straszna męka dla tych warszawskich szczeniaków rozbisurmanionych. Strach tylko teraz będzie pójść do lekarza, nie? Bo to jest... Tu starsi lekarze powinni, no, jakoś nas uspokoić. Do starych trzeba chodzić. No właśnie, nas uspokoić, bo jak do tego towarzystwa kociarskiego pójdziesz, to jeszcze cię, wiesz... No, no, ale młodzież szef przerobią, jak Chińczycy na organie. Młodzież Polska pójdzie śladem swojego szefa Giertycha i skończy na kodzie. No, to znaczy, scenariusz proroctwo się wypełnia. To żadne proroctwo. Jakie proroctwo? Wystarczy przyciągać wnioski logiczne. Dobrze, to przechodzimy do naszego lubelskiego podwórka. Zaczynają ale się... Ale lewiku chciałaś powiedzieć. Kui, kui tam. Trochę, tak, no to lepsze określenie zdecydowanie. Kurier Lubelski informuje, że już w naszych lubelskich szkołach rozpoczęto cykl lekcji tolerancji cudzoziemcy w Lublinie. Lubelski Ratusz i organizacje pozarządowe organizują cykl lekcji o cudzoziemcach. W Lublinie budujemy wizerunek miasta tolerancyjnego, podkreślił Krzysztof Komorski, zastępca prezydenta Lublina. Ciekawe, że te organizacje pozarządowe to sama lewalska z Bielizna. Takie homofaber, taka komunistyczna jaczejka. I to tak ładnie wygląda, organizacje pozarządowe. No powiedzcie, komuniści zaczynają robić wodę z mózgu. No. Ja bym radził rodzicom zainteresować się, rodzicom i licealistów, tak? Chodzi o szkoły lekcje średnie. Mają odbywać się do końca roku w 270 klasach szkół ponadpodstawowych. Jeżeli dyrekcja wyrazi zgodę. Także ja bym radził, żeby rodzice wybrali się do dyrektorów szkół i jasno powiedzieli, że nie życzą sobie tego typu komunistycznej agitacji. Bo i tak albo kondony, albo jakieś inne rzeczy. Niech nauczą dzieci jeść nożem i widelcem, bo to jest przede wszystkim problem numer jeden. Tak, mówić dzień dobry, przepuszczać kobiety w przejściu. Gdzie tylko taka lewizna się pojawi, rodzice powinni od razu żądać usunięcia dyrektora szkoły, bo to dyrektorzy szkoły mają wyrażać zgody. Także pamiętajcie, to jest apel do uczciwych Lublinian. Nie pozwólmy na ten lewacki terror i kradzież naszych dzieci. Gdzie tylko ci ludzie się pojawią, od Żuka, bo to prezydent Żuk, ten, który zaprasza tu emigrantów, to on sponsoruje z naszych pieniędzy. Bo przecież nie za darmo te różne lewackie organizacje próbują mieszać waszym dzieciom w głowie. Gdzie tylko się pojawią, od razu, bez dyskusji, żądajcie od, nie wiem tam od kogo to się żąda, czy od prezydenta, oczywiście to jest takie, ale chyba kuratorium ma na to wpływ. Piszcie do kuratorium pisma z żądaniem, zbierzcie się 2-3 osoby, to już wystarczy. I na piśmie. Na piśmie od razu żądanie odwołania dyrektora szkoły za niezgodną z wolą rodziców propagandę w murach szkoły i w ramach zajęć lekcyjnych. Najpierw trzeba zadać dyrektorowi pytanie na piśmie, czy tego typu zajęcia były ujęte w programie nauczania. Ale co w tym złego, słuchajcie? No tutaj Krzysztof Komorski, temu panu już mam nadzieję podziękujemy w następnych wyborach, zastępca prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka, któremu też mam nadzieję podziękujemy, z Platformy Obywatelskiej, mówi, jeżeli chcemy być uznawani za miasto otwarte, nie możemy sobie pozwolić na jakiekolwiek przejawy dyskryminacji na tle narodowościowym. Kto komu dyskryminuje? W Lublinie pełno jest zagranicznych studentów i nikt nikogo nie dyskryminuje. Piszą legendy o jakichś prześladowaniach, że ktoś tu napada. Jakoś nikogo napadniętego nie widziałem. Zresztą tego jest policja, a nie jacyś komunistyczni aktywiści. Tak. Ale co złego w takich lekcjach? Uczniowie dostaną wiedzę, jaką? Ale to jest przyjeżdża. Znam tych homofaberowców, to jest banda lewackich zjebów, którym się nie chce po prostu pracować. A wyciągają rękę po nasze, czyli po podatki. Przecież nie za darmo. Tak. Kto do nas przyjeżdża, z jakich krajów najczęściej, w jakim celu, jakie miasto ma z tego korzyści? Już tam ostatnio oni na pewno swoje cele lewackie zgniłe zrealizują. O to możemy się nie martwić. Tam się po prostu nie chce pracować, a dobrze jadać i zasiadać w ciepłych pomieszczeniach. Od cała lewacka filozofia. No dobrze, w takim razie apel do rodziców, żeby przyjrzeli się, czy w szkołach ich dzieci nie będzie takich lekcji. To wszystko będzie się odbywało na godzinach wychowawczych. Czyli widać, to jest lewacka metodologia.
szerzyć demoralizację na godzinach wychowawczych. Czyli nazwa godzina wychowawcza, a w rzeczywistości godzina demoralizacji i okłamywania. Pozostajemy też w takiej dziedzinie demoralizacji i okłamywania. Papież Franciszek, chociaż dzisiaj krótko o papieżu Franciszka, profesorze Franciszku, bo jedną informację już odrzuciłam, ale... Żeby trafić na czołówkę naszą. Ale to jest bardzo ciekawe, to co powiedział w wywiadzie telewizyjnym, że chrześcijanie, którzy walczą między sobą o władzę, nie uświęcają imienia Boga. Powiedział to w ciekawym kontekście. Dziennikarz zapytał, czy Bóg jest uświęcony, znaczy papież zapytał, czy Bóg jest uświęcony w chrześcijanach, którzy walczą między sobą o władzę, czy jest uświęcony w życiu tych, którzy wynajmują płatnego zabójcę, by uwolnić się od wroga, czy jest uświęcony w życiu tych, którzy nie troszczą się o swoje dzieci. Nie, tam nie jest uświęcone imię Boga. Ale ja myślę, że to jest pierwszy przejaw nietolerancji i nienawiści w ustach papieża Franciszka, bo mówi, że chrześcijanie nie mogą między sobą walczyć o władzę, czyli mogą walczyć z kimś innym o władzę. Czyli rozumiem, że namawia do prześladowań religijnych nie chrześcijan. Na tle politycznym. No oczywiście. Czyli co jest namawianie do jakiejś przemocy wobec na przykład burmistrza Londynu? Który jest? Muzułmaninem. No czyli... Franciszek, widzę, sam już goni własną dupę. No ale dobrze, no ale co jest złego w tym, że chrześcijanie walczą między sobą o władzę? No to cały proces polityczny. To jest zgniły zachód. Oczywiście system demokratyczny, republikański, to jest zgniły zachód. A papież mówi, że on podziwia od młodości, jak przystało na dobrego, prawilnego jezuitę, czyli komsomolca, bo to jest dokładnie to samo, on podziwia ustrój komunistyczny. Tam a tam jest jedna partia. I przecież nikt o władzę nie walczy. Ale w ogóle nie ma walki o władzę w komunizmie. Czyli nie chrześcijanie mogą walczyć między sobą o władzę. Ale już tam już tej walki nie ma. Wcale jest nie jeden ma. Światowy, wielki, no ale święty pokój. Ale przecież tacy niechrześcijanie, jak niemieccy naziści, czy rosyjscy bolszewicy, walczyli między sobą o władzę i to w ramach jednej partii. Oj, wyciągasz takie brudy. Nie można źle mówić o państwach komunistycznych. No, ja nie mówię o państwach, tylko przytaczam fakty historyczne. Tam Zinowiew, Kamieniew, no to tam do nieba nie poszli. I to za sprawą samego Józefa Stalina. A tego Trockiego to tam czekanem łeb nawet zdzielili w ramach oczywiście walki o władzę, ale tego to już wysłannik Belzebuba wam nie powie. Teraz te formy walki to są już bardziej takie wysublimowane, bo tam najwyżej coś dosypiał do herbaty, a wtedy kilofem w łeb tak. I paszą, jop twoją mać. Tak. Czy w Biblii jest coś o walce o władzę? Biblia pokazuje realia. Pokazuje, że człowiek jest grzeszny, dlatego jeśli kiedy Jezus rozmawiał ze swoimi apostołami, to powiedział, że wśród was, czyli wśród w kościele nie, chrześcijańskim, rzeczywiście największy ma być sługą wszystkich. Ale pokazywał nie tak, jak jest u królów i władców, bo tam rzeczywiście, póki grzech jest na świecie, póki będzie walka o władzę. To jest oczywista oczywistość. Jeśli ktoś twierdzi, że za pomocą jakiegoś papieskiego ukazu albo bulli się zlikwiduje walkę o władzę, jest po prostu ciężkim przypadkiem idioty. No i tyle w temacie. No, albo to jest idiota w takim sensie, że wierzy w utopię. Zresztą on niedawno opowiadał coś przy humanizmie, nie wiem, czy pamiętacie. On powiedział, że to jest taka fajna ta nasza utopia humanistyczna. Coś takiego było kilka dni temu, że on nawet tak powiedział, że tak, wierzmy w utopię. Bo to jest dokładnie to samo, co na ulicach Paryża czy Marsylii każe się dzieciom rysować kwiatuszki na asfalcie, tam gdzie muzułmańscy terroryści rozjechali ileś tam osób. Przy okazji tego rozjeżdżania, to ciekawa informacja się pojawiła, ale wrócę do tego. Po prostu kierowanie ludzi w kierunku niedziałających rozwiązań. One ładnie wyglądają, bo kwiatuszki na ulicach są ładne. Nie, ja nie mam nic z tego. Ale to nie działa. To nie działa przeciwko... Smalowanie trawy na zielono. Dokładnie tak. Czyli to jest utopia, kierowanie ludzi ku fałszywym rozwiązaniom. Czyli to jest zbrodnia, można tak powiedzieć. Dlatego mówimy, że to jest wysłannik Belzebuba, papież Franciszek, ponieważ kieruje ludzi za pomocą pięknych słówek, jak wilk w owczej skórze, ku przepaści, ku fałszywym rozwiązaniom. Dlatego mówimy, nie słuchaj Franciszka,
słuchaj Jezusa Chrystusa, otwórz samodzielnie Biblię, jeśli nie masz, to ci wyślę. Ale on propaguje jednocześnie ateizm, bo jeżeli jakiś chrześcijanin nie chce walczyć z innym o władzę, to wystarczy, że zostanie ateistą, już może z tamtymi walczyć i papież nie będzie miał do niego pretensji. No to już nie jest, to już wtedy nie jest złe. No to nie powinien też się spotykać z politykami, którzy w demokratyczny sposób doszli. No ale pani Clinton, no to w zasadzie ona jest kimś więcej niż politykiem. To, że ród Clintonów prawdopodobnie wymordował ileś tam osób w ramach walki o władzę, nie przeszkadzało temu synowi piekła pojechać do Ameryki i wspierać Clintonów, żeby dalej rządzili Ameryką. Także widzicie, to jest obłudnik tak parszywy, że nie chce się denerwować, Soros dał gadać o tej mędzie. Na jego encykliki czy adhortacje, to a jak Soros wykańcza rządy i narody do ubóstwa kieruje, to jest dobry chyba chrześcijański polityk według. No bo na pewno stosowną, jak od niego bierze pieniądze. Stosowną prowizję rzuca tam na tą tacę, co trzeba. No. Soros odznaczony przez prezydenta Komorowskiego jakimś orderem miłości do Polski, zdaje się. Dokładnie. Jeszcze w temacie katolików, to Centralny Komitet Katolików Niemieckich poparł pomysł wprowadzenia islamskich świąt państwowych. Jest to pomysł władz niemieckich, jak to skomentujecie. No ale jaki mają wybór w tym państwie? No to już niestety nie można pominąć potrzeb tej mniejszości muzułmańskiej, no, która wiadomo, że będzie coraz silniejsza liczebnie i nie tylko. Natomiast ta chrześcijańska, no to wiadomo, że tam w zasadzie tak symbolicznie występuje i woli nie podskakiwać. To jest już całkowita kapitulacja. No i takie państwo multikulti, no to musi każdemu oddać co jego, tyle w temacie. Przedstawiciel Episkopatu Polski, biskup Zadarko, jasno wyłożył tu katolikom przez oczywiście biskupów, episkopat tu w Lublinie się zjechali. Świń było pełno w tym czasie w Lublinie. I oni Polakom dali już jasne wytyczne. Powiedział tak, muzułmanie, czyli najeźdźcy, i tak przyjdą. Wy teraz, drodzy Polaczkowie, bo tak pogardliwie on myśli, oni myślą o nas, macie ich przyjąć chlebem i solą. Grzecznie ma tu być. No i katolicy niemieccy już ruki po szwam i już będą tam Ramadan sobie obchodzić. To jest przecież dokładnie w ramach kapitulacji twierdzy Europa. Dlatego to są zdrajcy. Cały katolicki episkopat wszystkich państw europejskich, łącznie z papieżem Franciszkiem na czele tego chlewu, to jest banda zdrajców naszej cywilizacji, która wpuszcza ludzi, którzy mają ją zniszczyć. No i to codziennie prawie o tym mówimy. No, macie kolejny dowód, tu już nie księża, tylko świeckie organizacje katolickie. Już ruki po szwam i kapitulujemy. Oni nie uratują już Europy. Kościół katolicki, ani organizacje katolickie związane z Watykanem nie uratują Europy od zagłady. No właśnie, to porozmawiamy teraz o tym, kto może uratować Europę od zagłady. Porozmawiamy o kraju, który nie kapituluje wobec islamistów. Niedawno w programie Minęła 20 u redaktora Michała Rachonia został zaproszony Johnny Daniels, były żołnierz armii izraelskiej, spadochroniarz, najbliższy człowiek Donalda Trumpa spośród obywateli Izraela, jest jego doradcą, znają się z Trumpem od 7 lat. Jest to też założyciel fundacji From the Dead imienia Jana i Antoniny Żabińskich, którzy podczas II wojny ukrywali, czy uratowali ponad kilka setek Żydów w swoim warszawskim zoo. Ostatnio mogliśmy zobaczyć ich historię w filmie Azyl. Bardzo serdecznie polecamy ten film. I Daniels założył fundację po to, by uhonorować właśnie tych, którzy nie dostali medalu Sprawiedliwi wśród narodów świata. Najwięcej takich ludzi jest właśnie wśród Polaków. I Johnny Daniels, o którym mówiliśmy już kilka miesięcy temu, przy okazji filmów, które Hollywood przygotowuje o Polakach ratujących Żydów, te historie jak z Bonda, doradca Trumpa, o Polakach ratujących
Żydów. Ktokolwiek usłyszy historię sprawiedliwych wśród narodów świata, nigdy więcej nie odważy się powiedzieć o polskich obozach śmierci. Powiedział właśnie Johnny Daniels, uznany za jednego ze 100 najbardziej wpływowych Żydów na świecie. Johnny Daniels został uznany za takiego człowieka i teraz przyjeżdża do Polski. On zaprasza gwiazdy Hollywood, gwiazdy NBA, kongresmenów amerykańskich, żeby zobaczyli te obozy śmierci niemieckie w Polsce i zobaczyli tą wielką hekatombę Żydów i Polaków zgotowaną przez Niemców. Pokazuje, jaki Polska jest pięknym krajem, ale od razu zaczyna się nagonka z tej strony antysemickiej prawicy w Polsce, tak zwanej prawicy na Johnnego. Endokomuna, neoesbecja, ja to tam różnie nazywam te towarzystwa. Jakbyście skomentowali to, że tutaj Johnny Daniels, Żyd, który walczy o dobre imię Polski na całym świecie, doradca Donalda Trumpa, jest tak krytykowany przez antysemitów z tej tak zwanej prawicy polskiej. Po pierwsze to są kretyni, po drugie agenci. Dla nich tak, Ameryka to Ameryka, Ameryko rządzą Żydy. Rosja jest dobra, bo w Katyniu nie mordowali Rosjanie, tylko Żydzi. Im się układa świat czarno-biały, czarno-białe, czarno-białe, tak jak... A ty, ale jak Żydzi mordowali w Rosji, to może Żydzi rządzili Rosją? A może rządzą Rosją jeszcze teraz? Jakby to nie, wtedy? Teraz już nie. Teraz, ale kto im zabronił? No, nie wiadomo, wyjechali do Izraela i kują rany, jak się osiedlić w Polsce. Aha, ci już teraz nie rządzą w Rosji. To dobrze, muszę sobie poukładać. Nie próbuj tego wziąć na logikę. Naprawdę, wiesz, ogarnąć intelektem kretyna nie sposób i lepiej nie stawać naprzeciw takiego zadania. Jest to środowisko, które jest kierowane przez... było reżyserowane w Polsce, co oczywiście pisze o tym profesor Chodakiewicz i Myszkowski w książce Polska dla Polaków, tak, takie bardzo grubej, polecam, oni tam jasno piszą, że te ruchy narodowe w Polsce były inspirowane, za przeproszeniem, intelektualnie przez starych moczarowców na początku lat 90. i tak już zostało. A reszta to już naturalne konsekwencje. Dla nich to, że zmieniają się prezydenci Stanów Zjednoczonych, jest bez znaczenia. I takie młode chłystki mówią, Marian odwrócił swoją opinię o Stanach Zjednoczonych, bo chwali Amerykę. Ja nie chwalę Ameryki, tylko się cieszę, że Trump wygrał, a nie Clintonowa, ale ich to w ogóle nie przekona, bo tam procesy myślowe zostały zawieszone na kołku. I dla nich to są wszyscy Żydzi jednakowi. Oni, nawet oglądając filmy o Betarze, bo oglądali, wiem, nie są w stanie zrozumieć ich treści. To jest takie oglądanie, jak takie dziecko ogląda 50. kreskówkę, tak. I ten kaczor Donald tylko rozbija się o płot i zwija się w rulon i po raz setny to samo. Nie rozumieją tego, to przekracza ich zdolności intelektualne. Jakiekolwiek procesy, które następują w świecie, ich w ogóle nie interesują. Oni nie rozumieją tego, że... świat się zmienił od czasów Romana Dmowskiego, no i myślą, że to według tamtej kalki można rozkminiać problemy współczesnego świata. Także naprawdę nie ma czym się przejmować, trzeba wyciągać wnioski, realizować polskie interesy wszędzie, gdzie się da, i z Żydami, i z Ukraińcami, i z Murzynami, z każdym realizować polskie interesy narodowe, a nie żyć ciągle w uprzedzeniach, a potem ich główny guru kolejny, tak jak Kukiz, w końcu o nich powie, że oni są i tak z Ku Klux Klanu. Także włażenie w dupę nic im nie pomoże. Może jeszcze powiemy, czym jest Betar, bo myślę, że... A nie, zadanie domowe. Zadanie domowe, no dobrze. Pewnie, zajebisty film do obejrzenia. I tak. Polecamy. Jak ty skomentujesz tę nagonkę na przyjaciela Donalda Trumpa, który tak promuje Polskę wśród całego świata, można powiedzieć? Po pierwsze, chcę się podzielić radością, że kolejny postulat Idź pod prąd, który my jako pierwsi tutaj zrobiliśmy, był... taki, żeby teraz, kiedy przyszła dobra zmiana, żeby też i dobra zmiana w Ameryce, mówię o Donaldzie Trumpie, żeby Hollywood zaczęło robić filmy pokazujące bohaterstwo Polaków. Tu mówiliśmy, pamiętam, przy różnych okazjach, nawet nie dowierzając, że ten postulat ma możliwość realizacji, bo faktem jest, że wiele... Ja wierzyłem, bo tam się kręci dużo filmów i trzeba nowych pomysłów. No to widzicie, Marian tu ma większą wiarę. I Donald Trump ma dobrych doradców. Ja powiem, dlaczego nie wierzyłem, ponieważ te środowiska artystyczne na całym świecie są przeniknięte przez komunistów, przez lewicowców, czyli także sporą część Żydów lewackich, i oni straszne takie filmy niemoralne, czy takie rozmontowujące moralność kręcili. Teraz to się zaczęło poprawiać, teraz rzeczywiście coraz lepsze filmy się tam produkuje, w tym Hollywood, i przyszła kolej na
Polaków. Ten film o warszawskim zoo to jest myślę, no już ładny wstęp do całej serii. Także tu normalny Polak to się będzie cieszył, że o jego kraju się dobrze mówi, że wreszcie przełamana, tak, że przełamana została ta ogólnoświatowa nagonka rozpętywana głównie przez Niemców, bo to oni mają interes, ale oczywiście komunistyczni Żydzi, też lewaccy, sorosze, przeróżni, też będą w tym pomagać. Czy Polska nie ma swoich lewaków? Działalność niektórych środowisk w Polsce, na przykład Gazety Wyborczej, jasno pokazuje, jakie są orientacje w tej sprawie, jak się uprawia politykę wstydu. Mówienie Polakom, że się do niczego nie nadają i mają tylko słuchać innych i na kolanach. Także to jest wielka radość, że pojawili się z drugiej strony konserwatywni, prawicowi Żydzi, którzy chcą nawiązać dialog z odpowiednikiem ich w Polsce, czyli z mądrymi, prawicowymi, konserwatywnymi Polakami, żeby tak jak w czasie pierwszego powstania warszawskiego rozprawić się z naszymi wrogami. Czyli powstanie w getcie, tak. Tak, to pierwsze powstanie warszawskie to Mariana Kowalskiego już jest. Tak, określuje Marian Kowalski i później jeszcze zaczęli powtarzać to inni. Tak, teraz to już wszyscy w Warszawce tam już wiedzą, ale to jest Mariana Kowalskiego tu w naszej telewizji ukuty nowy sposób nazywania, bo on pomaga zobaczyć realia. Przecież to nie było jakieś powstanie w getcie na Księżycu. To było powstanie warszawskie, w którym polscy obywatele walczyli, często polscy oficerowie. Przecież wielu członków Bejtaru, który stanowił główną siłę powstania, bo te lewecowe dziady dygi, to oni tam pili z prostytutkami, tylko się pochowali w tych bunkrach. Głównie walka była skupiona w rękach tych prawicowych Żydów z Bejtaru, a często to byli oficerowie czy żołnierze Wojska Polskiego, czyli polscy żołnierze, polscy obywatele. Na zewnątrz getta Polska organizowała przerzuty broni i zaopatrzenia. No to to jest całkowicie uprawnione nazwanie pierwszym powstaniem warszawskim. Jak najbardziej popieram. A propos antysemityzmu, to jest już carska metoda pokazywania, jak się szuka, to Nakneron miał problem z władzą, no to musiał wskazać na kogoś, kto jest winien problemu. Wtedy chrześcijanie, nie? Mhm. Car miał problem z władzą, to mówi, kogo tu pokazać jako winnego? A pokażemy Żydów. Hitler miał problem z władzą, kogo pokażemy winnego? A Żydów, nie? I tak dalej. Czyli to jest pierwsza rzecz, że władza ma na kogo zwalić winę za swoje niepowodzenia. Dla ludzi prostych i ciemnych wytłumaczenie, dlaczego jest im źle, bo oni nie rozumieją, że to jest ich wina, że mają taką władzę, na jaką zasługują. Jesteś dziadem w tej sferze społecznej czy gospodarczej, bo jesteś dziadem moralnie. To jest tak. Nie chciałeś przyjść do Jezusa Chrystusa, nie? Bo te narody, które przychodzą do Jezusa Chrystusa osobiście, dostają Boże błogosławieństwo. Te, które nie chcą, żyją w dziadostwie, w niewoli, w przeróżnych takich tam rzeczach, nie? Ale wtedy mu się powie, dlaczego jest ci źle? Nie dlatego, że nie wziąłeś się za to, żeby zmienić otaczającą rzeczywistość. Dlatego jest ci źle, bo to Żydy wszystkiemu są winne. Aha, i on już tak siedzi zadowolony, Żydy są, czyli on już ten taki, wiecie, złoty środek zrozumienia świata już ma i może siedzieć w domu, pierdzieć w stołek i nic nie robić ze swoim obsranym... Bo nic się nie da zrobić. Z obsranym życiem nic nie zrobi. To jest właśnie najgorsze. I o to chodzi naszym wrogom. To jest właśnie najgorsze w tym propagowaniu tego mitu, że wszystkiemu winni są Żydzi. Myślę, że niedługo wyemitujemy kolejny film naszej telewizji, bo już mamy materiały, wywiady z wami i z profesorem Szumiło właśnie o tym pierwszym powstaniu warszawskim, powstaniu w getcie, bo już pierwszy film o dwóch wspaniałych bohaterkach, Mariannie Popińskiej-Rajskiej i Marcie Bocheńskiej, Sprawiedliwych wśród narodów świata, które uratowały Żydówkę z warszawskiego getta, wchodząc tam, udając Żydówki, właśnie narażały swoje życie. Już jest na naszym kanale, możecie go promować. Jeszcze tylko spuentuję i nic dziwnego, kiedy pojawia się naprawdę dziejowa szansa, bo i z drugiej strony pamiętamy znaczek niedawny Poczty Izraelskiej, kiedy właśnie na gruzach Warszawy w czasie tego powstania warszawskiego pierwszego jest flaga Izraela i flaga Polski obok
siebie. No to to jest, widać, ważny gest z drugiej strony. Teraz tu przyjeżdża przyjaciel Donalda Trumpa, jeden z najbardziej wpływowych właśnie konserwatywnych Żydów, nakłada sobie jarmułkę z orłem polskim, tak. Czyli pokazuje się jako przyjaciel Polaków, no to teraz w szczujni rosyjskiej zapanował skowyt. Piana z pysków. Także zobaczycie, kto tylko teraz zacznie pianą pluć, wiecie, na to, co się dzieje w ramach tych normalnych kontaktów polsko-żydowskich, to już wiecie, że bierze pieniądze z Moskwy. To jest P.O. do Megi. Mało tego, ja pamiętam jeszcze niedawno, gdy taki miałem wywiad do jednego z portali internetowych, zapytano mnie, jak rozwiązać problem tego radykalnego, tego islamu w Europie, który tam w tych gettach żyje, fika i tak dalej. To ja powiedziałem, co? Zastosować wariant izraelski. I nie było więcej żadnych pytań. A wyobraź sobie, że pan Daniel mówi dokładnie to samo. No. Myśmy zbudowali mur, bo mówi, co jest najważniejsze? To u redaktora Rachonia. Mhm. Żebyście zidentyfikowali... Naród musi prawdziwie zidentyfikować swoich wrogów. Izrael jest bezpieczny, bo wie, kogo ma za wroga. Dokładnie tak. To powiedział Jim Daniels. Wtedy postawiliśmy mur tam, gdzie trzeba. I mamy spokój. I mówi, ja jestem pewien, że to samo się stanie w Europie. Że też to powstaną już się mur. Dzieje. Tak, czyli widzę twoja Węgry. Zapowiedź. Tak. Widzisz? On chyba ogląda Kowalski. To samo robi też Donald Trump na przykład na granicy z Meksykiem. Ja jeszcze wrócę do tych scenariuszy filmów. Ktokolwiek usłyszy historię sprawiedliwych, nigdy więcej nie odważy się powiedzieć o polskich obozach śmierci. Niestety, 72 lata po Holokauście, większość ich historii nie została nawet nagrana. Mówił wtedy w wywiadzie dla Tygodnika do Rzeczy John Daniels. Podkreślił, że pracuje z HBO nad stworzeniem serii ich świadectw. Choćby Warszawskie Zoo, Rodzina Żabińskich. Hollywood kręci o tym film. Dlaczego nie Polska? Pyta John Daniels. Bo Polska płaci zagnite lewackim zdrajczykom udającym artystów i koniec, kropka. No, o tym mówił to Konrad Łęcki, reżyser Wyklętego. Wczoraj u nas w programie Daniel Strysz zwrócił uwagę na trudną życiową sytuację sprawiedliwych, których żyje w Polsce około 250. Dlaczego niektórzy z nich nie mają na leki? Przecież no powinni być przez państwo noszeni na rękach. Wszystkie dotychczasowe rządy o nich zapominały. Nie, beków tych, co mordowali wyklętych, to trzeba nosić na rękach, to z nimi trzeba dotrzymywać umów, jak powiem wam Michalkiewicz i Korwin, tak, a jacyś tam sprawiedliwi, to woli przy Żydów tylko ja ratowali. Ja przypomnę jeden ważny fakt. Otóż ta bezpieka, ta, którą znamy, tych ludzi, którzy jeszcze żyją i porobili te kariery, oni swoje kariery zrobili po oczyszczeniu aparatu bezpieczeństwa z Żydów w 68-70 roku. I to oni tak naprawdę byli prawdziwymi antysemitami. Ja tam nie bronię tych ubeków żydowskich, bo to łatajstwo było takie samo jak oni. Ale oni według kryteriów etnicznych zrobili porachunki. To za co ich mamy teraz wynagradzać finansowo? Za antysemityzm? Ciekawe, że dokładnie Jaruzelski też w tych czystkach antysemickich, a być może nawet w szmalcownictwie i w mordowaniu Żydów, bo tutaj nasi widzowie się zgłaszają z terenów właśnie Chrubieszowskiego i mówią, że kiedy Armia Czerwona, ta wyzwolicielka wchodziła, a zwiad był właśnie na czele i Jaruzelski tam szedł, to właśnie ten zwiad mordował Żydów i ich kosztowności sobie przywłaszczał. Także takie rzeczy też są tutaj na Lubelszczyźnie znane. John Daniels nie mógł uwierzyć, jak ci sprawiedliwi wśród narodów świata, ale też ci, którzy po prostu ratowali Żydów i tego medalu jeszcze nie odebrali, są traktowani jak źle są traktowani w Polsce przez Polaków, ale też przez niektórych Żydów i jak źle są traktowani na świecie. Ale też zwraca uwagę na sojusz Stanów Zjednoczonych, Izraela i Polski. USA zwracają się do Polski i Izraela. Pierwsza międzynarodowa wizyta Trumpa to była właśnie wizyta w Polsce i w Izraelu, także zwraca uwagę na to, że kancelaria premiera Netanyahu, urzędnicy nie mogli uwierzyć, jak Jarosław Kaczyński, premier europejskiego państwa, dobrze wypowiadał się o państwie Izrael, wygłosił przemówienie podczas wręczenia nagrody imienia Żabińskich i no, musieli kilka razy przekonywać i tłumaczyć właśnie urzędników z kancelarii Netanyahu, że to jest europejski przywódca stojący w ramię z Izraelem. No i od razu pojawią się zarzuty, że Kaczyński to jest
Żydem. Agent żydowski, że jest Żydem, że dla niego ważniejszy jest interes żydowski, jak odpowiedzieć na takie zarzuty. Przede wszystkim nie należy prowadzić dyskusji z kretynami, bo natychmiast sprowadzą cię do swojego poziomu i wygrają moje większe doświadczenie. To jest oczywiste. Powiedzmy jasno, kto z jednej strony mówi, że Izrael to tam trzeba stłamsić, zniszczyć, a z drugiej strony mówi, że Żydzi chcą się przenieść do Polski, no to chyba jak nie chcemy, żeby się przenieśli do Polski, to niech będzie Izrael tam, gdzie jest. No i jak najlepiej wszystko w temacie. No. Także każdy, kto chce zniszczenia Izraela, to chce Żydów ściągnąć do Polski tych. No i to zgadzamy się, że ani Żydom to się nie podoba, ani my nie widzimy powodu, żeby takie przesiedlenia były. Mm-hmm. I każdy niech naród ma swoje miejsce na ziemi, jak Pan Bóg sobie zażyczył. Dlaczego ważny jest sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i z Izraelem? No, te wszystkie państwa opierają się dzisiaj władzy nad światem, próbie zdobycia władzy nad światem, przez komunizm. I to jest najprostsze wyjaśnienie. Jeśli zdefiniujemy komunizm jako największe zagrożenie dla człowieka, bo to jest antyboży system, nie? Tak jak zbawienie jest w Jezusie Chrystusie, można powiedzieć, tak z drugiej strony komuniści przez utopię, przez budowanie fałszywego świata, szczęśliwości na ziemi i tak dalej, materializmu i przeróżnych takich bzdetów teorii ewolucji, chcą człowieka przekonać do tego, że po pierwsze Boga nie ma, to tak jak mówiłeś co o tych filarach komunizmu, i po drugie, że my zbudujemy lepszy świat, niż Bóg objawia to w Nowym Testamencie, jak chce, żeby świat był urządzony. Tu nie trzeba czekać, bo to możemy zrobić. To my se sami zrobimy. To jest dokładnie ten sam grzech, który budując wieżę Babel, ludzie, także ten komunizm, to jest odradzanie się antybożego takiego poglądu, czy takiej organizacji ludzi. Nie? Także jeśli komunizm jest najgorszym złem człowieka, no to wtedy patrzymy na mapę świata, które państwa i narody mogą ten komunizm zatrzymać. Nie? No i tu oczywiście wychodzi nam Stany Zjednoczone, to jest oczywista oczywistość. Nie? I zaraz potem ich sojusznik w tym tyglu narodów, w tym takim węźle gordyjskim na Bliskim Wschodzie, gdzie wszystkie interesy się splatają całego świata i tam jedyny sojusznik Zachodu to jest właśnie Izrael. Sojusznik taki niezmienny, bo tam jeszcze jest kilku takich sojuszników obrotowych, no ale mówimy. Tak jak Turcja na przykład. Przykładowo, tak. Państwa arabskie tam za różne pieniądze czy interesy między sobą, one tam raz popierają, raz nie popierają i tak dalej, ale to co mówimy, tym lotniskowcem Stanów Zjednoczonych w tamtym obszarze, czyli to profesor Wolniewicz jeszcze, kiedy żył, to często to powtarzał, że to jest właśnie przedmurze cywilizacji zachodniej właśnie w dzikim obszarze cywilizacyjnie dla nas, a my jesteśmy pomiędzy dwoma takimi siedliskami barbarzyńskimi, czyli Rosją i Niemcami. One mają bardzo podobną mentalną prowiniencję. To się mówi właśnie o cywilizacji tej bizantyjskiej czy turańskiej wręcz. Zarówno Niemcy, zresztą część przecież elity niemieckiej rządziła w Rosji i być może nadal rządzi. Putin też się wychowywał w Stasi w Niemczech, nie? Na placówce, a nie gdzie indziej. Także tutaj te związki są cały czas. A z kolei pani Merkel była wychowywana przez... Od XVIII wieku to tak, tak, cały czas tutaj Ribbentrop-Mołotow tak symbolicznie można powiedzieć rządzi. Także jeśli tutaj nie zatrzymamy tej gangreny niemiecko-rosyjskiej przez mocną instalację mocarstwa, bo są dwie możliwości. Albo Polska powinna być mocarstwem, bardzo chętnie, tylko jak to zrobić dziś? Albo musimy zainstalować tu mocarstwo, które zrównoważy te dwa mocarstwa, które chcą rzeczywiście zdemolować świat. Mamy tylko takie wyjście. Po takich wypowiedziach już... A sami zostaniecie... nie możemy? No, sami powinniśmy. No to proszę, to sami, którzy? Ci te pierdzi stołki zrobią coś? Ci, którzy nie chcą iść do obrony terytorialnej. No. Antoni Macierewicz powiedział jasno, że nie jesteśmy w stanie teraz się obronić. W ciągu 10 lat może polska armia dojdzie do takiej gotowości obrony. Jeśli ściągniemy broń atomową, dopiero wtedy jesteśmy w stanie się obronić. Izrael nielegalnie posiada broń atomową. Oczywiście ma wsparcie, ma broń Ameryki, ma broń konwencjonalną, ale nielegalnie, po prostu no, tam on ma, ale nie ma. Znaczy wszyscy się obawiają, że ma, chociaż nikt tego głośno nie powiedział. Także
Także Izrael ma broń atomową, dlatego rzeczywiście może tam odgrywać rolę lokalnego mocarstwa. I tego dokładnie samego chcemy dla Polski. Tylko jeśli Amerykanie nam nie pomogą, w żaden inny sposób tego celu nie zrealizujemy. Bo co, Rosja nam da broń atomową? Niemcy, którzy nie mają? Nie? No. Po tych słowach myślę, że zostaniecie okrzyknięci przez niektórych agentami żydowskimi. No, jeżeli byłem muzułmańską piątą kolumną, ja już byłem wszystkich agentem, tylko jakoś nikt nie położył twardych dowodów na stół oprócz swoich głupich podejrzeń. Drodzy i Państwo, to jest bardzo prosty test. To jest bardzo prosty test. Gdybyśmy byli agentami Mossadu, czy czegoś tam jeszcze, czy Izraela całego nawet i światowego żydostwa, czy prosilibyśmy was o pieniądze? Tu by ociekało złotem. Nie wiadomo było, skąd te pieniądze. Mielibyśmy specjalistów, poparcie, śmarcie, wszystkiego. A my wszystko w chałupie, przecież pamiętacie, jak z Marianem u mnie w kuchni, później tutaj gołe ściany w lokalu, które ma 30 metrów kwadratowych i tak dalej. Mieszkanie Mariana Kowalskiego, tak, na tak, pokazaliśmy. Wszystko możecie sobie prześwietlić, dokładnie. Jeśli chodzi o nasz majątek i nasze życie. Tutaj wszystko jest, zapraszamy ludzi, przyjeżdżają jeżeli goście. Jeżeli chcecie zobaczyć nasze mieszkanie, to też, vlog kręciliśmy w naszym też można, mieszkaniu można również. To zobaczyć. Możecie zobaczyć. I co jakiś czas tam niecodziennie, żeby was nie zawracać głowy, mówimy, będziemy tyle nadawać, przynajmniej z takim rozmachem, jeśli wy nam pomożecie, dając część swojej pracy, część swojego życia, czyli część waszych pieniędzy. Jakbyśmy byli agentami Mossadu, w ogóle byśmy was o to nie prosili. To w tym momencie mogę podać link, gdzie możecie nas wspierać, ponieważ wiem, że im większa jest nagonka na nas, tym więcej dziękujemy więcej za reklamę wsparcia, naszym wrogom, dokładnie. Mówiąc krótko. Róbcie tak dalej, rozdawajcie te ulotki po ulicach. Bardzo nam to służy. Ale oni się nie chwalą, skąd mają pieniądze. No i się nie pochwalą no i nie pokazali oświadczeń lustracyjnych. A, no widzicie, idźpodprąd.pl/wsparcie, tam możecie zobaczyć, kto nas wspiera, jakimi kwotami możecie nas wesprzeć już w tym momencie na kilka sposobów, ale ja już widziałam, że jest z nami redaktor Hanna Szen, witamy serdecznie. Dzień dobry. Korespondentka witamy. Polskich mediów, między innymi Gazety Polskiej, Idź Pod Prąd na Tajwanie. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. No ja jeszcze chciałam poruszyć tylko kwestię Turcji. Zapytać, czy to, że premier Beata Szydło nie spotkała się z prezydentem Erdoganem, to waszym zdaniem jest jakiś sygnał, jakieś fopa, czy to jest po prostu, no tak jak tam argumentowano, losowy wypadek? To tak argumentowano, że losowy, bo w Turcji był wypadek, to polska premier pojechała do wypadku do Turcji, a nie pojechała, nie. Ja uważam, że ta wizyta była zupełnie bez znaczenia politycznego i zupełnie by się nic złego nie stało, gdyby jej nie było. No, jak mówię, obfotografować się można z głowami innych państw, zupełnie niczym nie szkodzi, zwłaszcza, że niczego tam nie podpisano. Pani redaktor, jaki pani ma pogląd na tę sprawę? Znaczy ja też uważam, że to zupełnie zbyteczne. Zbyteczne było to, co powiedział pan prezydent Duda o wejściu, o tym, że Polska wspiera starania Turcji do wejścia do Unii. Myślę, że tutaj to także odegrało jakąś rolę w tym, że pani premier jednak postanowiła się zdystansować do tej wizyty. Myślę, że to tak też można odebrać. Jednak zdystansowanie się jeszcze pastor Paweł Chojecki. Ja już mówiłem też tu wczoraj, bardzo dobry ruch ze strony pani Beaty Szydło. Popieram i bardzo głupi ruch ze strony prezydenta, że wyskakuje z takimi postulatami w interesie Rosji i Niemiec, żeby już całkowicie zdestabilizować Europę. O roli naszego prezydenta Dudy w geopolityce pewnie wspomniecie przy okazji chińskiego tematu, bo od niego teraz zaczynamy. Sekretarz stanu USA Rex Tillerson poszedł za waszą radą, za redaktor Hanną Szen, za komentarzami Idź Pod Prąd. Zapowiedział przed przyszłotygodniową wizytą w Delhi, że w obliczu rosnącego znaczenia Chin w Azji, USA zamierzają znacząco pogłębić współpracę z Indiami jako kluczowym partnerem. I pytanie do redaktor Hanny Szen, dlaczego tak popiera pani redaktor ten kierunek? Znaczy, przede wszystkim sam Tillerson powiedział, dlaczego wybiera ten kierunek, to znaczy Indie. Widać, że Amerykanie budują koalicję wokół krajów, z którymi coś ich łączy. Łączą ich wspólne wartości.
To są wartości także nam bliskie, dlatego ja uważam, że my powinniśmy się znaleźć wśród tych sojuszników Amerykanów. W tej chwili Amerykanie wskazują na Indie. Najbliższa wizyta Trumpa w Azji, już znamy jej przebieg. Także nam bardzo dużo mówi o tym. Chińczycy chcieli, żeby to była tylko i wyłącznie wizyta do Chin. Trump na to nie poszedł i właściwie wizyta w Chinach to jest tak a propos wielu innych wizyt, bo Trump będzie i w Japonii, i w Korei, będzie i na Filipinach, z którymi Chiny ostatnio rozwijają bardzo relacje. No a przede wszystkim będzie w Wietnamie, gdzie jest szczyt państw EPEC. Także dodatkowo po prostu tutaj tylko są i wyłącznie Chiny, a głównie to jest wizyta wśród sojuszników. W czasie tego przemówienia w amerykańskim think tanku Tillerson wskazał właśnie, dlaczego budują koalicję z Indiami. Mówił o tym, że Indie i Stany Zjednoczone łączą wspólne wartości. To są państwa demokratyczne, to są państwa, które mają wspólną wizję, to są państwa wreszcie, które są gotowe się bronić. Tillerson przypomniał słowa Matisa powiedziane jakiś czas temu, że Chiny, że Indie i Stany Zjednoczone są to dwie największe demokracje i jako takie powinny mieć dwie największe armie. Takimi krajami, które są gotowe wydawać więcej na obronę, rozwijać swoje gospodarki według zasad wolnego handlu, a także szanować normy międzynarodowe, Stany Zjednoczone chcą budować koalicję. Bardzo rzadko się zdarza, że w takich przemówieniach poświęconych jednemu państwu amerykańscy politycy występują ostro przeciwko innemu państwu. Tak się może zdarzyć w przypadku Korei Północnej, ale w tym przypadku Tillerson przeprowadził także atak na Chiny. Jako przeciwwagę dla Indii, tego państwa demokratycznego, postępującego według międzynarodowych zasad, wymienił właśnie Chiny. Powiedział między innymi, pokazał przykład takiego łamania międzynarodowych zasad, działania Chin na Morzu Południowochińskim. Dokładnie mniej więcej w tym samym czasie o tym mówił na przemówieniu na zjeździe Partii Komunistycznej w Chinach Xi Jinping, który podawał te działania na Morzu Południowochińskim jako swoje osiągnięcie. On mówił, że te wyspy są nadal rozbudowywane, tam powstają bazy militarne, już pojawi się sprzęt wojskowy, jest także armia. Także jak gdyby to pokazuje, jak na dwóch odmiennych biegunach są te państwa. Amerykanie budujący sojusze teraz bardzo mocno w Azji i Chiny. I to przemówienie Tillersona według mnie, ja to na Facebooku napisałam, to było taki jasny sygnał dla świata, zwłaszcza tutaj dla Azji, że we are back, wracamy, my Amerykanie wracamy. To było naprawdę bardzo ważne przemówienie, ono było na przykład bardzo dużą wagę przykuto do niego tutaj na Tajwanie, bardzo dużo czasu poświęcano komentowaniu jego. Wielu komentatorów mówiło, że rzeczywiście jest ono do przestudiowania dla tajwańskich polityków, ale ono idzie tak jak gdyby w zgodzie z tym, co Tajwańczycy w tej chwili planują, dlatego że Tajwańczycy namawiają inwestorów na przykład, żeby nie inwestowali w Chinach, a właśnie wybierali ten kierunek Indii, także współpraca gospodarcza pomiędzy Indiami a Tajwanem zaczyna się jeszcze bardziej rozwijać. Także widać, że do tego sojuszu amerykańskiego, Amerykanów z Indiami dołącza także Tajwan. Widać właśnie już taką jasną linię amerykańską, można powiedzieć antychińską, a pro tym państwom, które mają te zasady wolności i demokracji. Amerykański sekretarz stanu dodał, że USA poszukują konstruktywnych relacji z Chinami, ale nie będą uchylać się od odpowiedzialności w obliczu chińskiego kwestionowania porządku opartego na zasadach. Właśnie o tych zasadach, o których ciągle mówicie. Dodał, że swoją polityką Pekin osłabia suwerenność sąsiednich państw oraz szkodzi Stanom Zjednoczonym i jego sojusznikom. Pojawia się pytanie, w którym bloku będzie Polska, ponieważ sekretarz stanu powiedział jasno, Stany Zjednoczone, Indie, państwa demokratyczne, państwa wolności, a z drugiej strony Chiny, no i oczywiście my łączymy Chiny z Rosją, bo tak one same się połączyły, przemówienia i Xi Jinpinga, i Władimira Putina o tym właśnie mówią. Gdzie Polska w tej układance? Ja to, gdzie według mnie powinna być, to wszyscy wiedzą. Dlaczego tak ważne jest poprawa stosunków, czy jasne zadeklarowanie współpracy
indyjsko-amerykańskiej, czy za tym idzie indyjsko-polskiej. Otóż Indie nie są państwem, powiedzmy sobie, światopoglądowo wbitym w jeden narożnik, tak jak Chiny, komunizm. To jest państwo jednak, no, mimo tych swoich, powiedzmy sobie tego, że tam mieszka wiele narodów, rozmaite religie, w zasadzie to jest cały osobny świat, to jest ten kontynent indyjski, tak? Ale jednak rzeczywiście jest to państwo demokratyczne. Nikt tam nie kwestionuje tego, że tam mogą działać swobodnie partie polityczne, że wybory się odbywają. To jest prawda. No wzór anglosaski, nie? To dawna kolonia brytyjska, mówiąc krótko. Co ważne, Indie, no tutaj tak wahadłowo, raz Indie, raz Chiny są najbardziej ludnym państwem świata. Teraz Indie, zdaje się, są już przeskoczyły. Doktor Czarkarski miał ostatnio program. Przeskoczyły Chiny. Myślałem, że jest co ważne, Indie są państwem, które w swojej historii niepodległego bytu, czyli od końca lat 40., były tak różne, miały sojusze, czy deklarowały się różnych miały przyjaciół. I to były, a to był Związek Radziecki momentami. Romans z komunizmem był. Także tutaj z kim chciały, Indie prowadziły politykę, ale co ważne, Indie też miały zatarg i to prowadziły wojnę z Chinami w 1962 roku. Już wojna była prawdziwa. Co ważne, to Indie udzieliły schronienia Dalaj Lamie i to też było poważny taki policzek dla Chin komunistycznych, udzielenie azylu przywódcy Tybetu. No to jednak była pewna deklaracja też polityczna. I co tu dużo mówić, Indie mają broń jądrową, duży potencjał gospodarczy. I co ciekawe, podobnie jak Chińczycy, to mieszkańcy Indii są rozsiani po całym świecie i to od dawna. Mm-hmm. Tylko to jest taka akurat, te narody, które wyszły z Indii i mieszkają w różnych państwach świata, akurat głównie do krajów anglosaskich się kierowały jako takich, które rozumiały kulturowo, a były to kraje dobrobytu i zdejmujące z mieszkańców Indii, tych na wychodźstwie, te obciążenia, takie jak kastowość czy ubóstwo, bo w takich państwach jak Kanada czy Wielka Brytania, no to tam, prawda, oni byli już równoprawnymi obywatelami, korzystającymi z różnych osiągnięć, także socjalnych, gdzie mieli możliwość awansu. I proszę zwrócić uwagę, w Polsce też tak jest. Wielu ludzi pochodzących z Indii robi kariery. To są ludzie, którzy są doskonałymi inżynierami, lekarzami. Jest to potencjał taki bardzo twórczy. To w tych społeczeństwach, zwłaszcza anglosaskich, ci ludzie robią kariery i myślę, że to jest dla nich taka cywilizacja siostrzana, w której doskonale się odnajdują. No Chińczycy też są na całym świecie, ale Hindusi też. Ale jakoś o Indiach, o współpracy Polski z Indiami u nas się praktycznie w ogóle nie mówi. Dysproporcje, jeśli chodzi o potencjał spory. No tak, ale jedwabny szlak jest ciągle na topie. Dokładnie. A handel z Indiami nie. Nie, chociaż zarówno drogą morską można by tutaj różne interesy robić i także próbować jakieś połączenia lądowe, jeśli się uspokoi sytuacja na Bliskim Wschodzie. Ale pytałaś, w którą stronę pójdzie Polska. Oto się toczy ciągle wojna. Oto wojna o Polskę w tym aspekcie się to ciągle toczy. To minister Macierewicz powiedział, że wygraliśmy militarnie, ale teraz musimy wygrać politycznie, gospodarczo i moralnie. I to powiedział no nie tak dawno, myślę, że gdzieś szacuje chyba z 6-7 miesięcy. Stąd też ten konflikt, który wewnętrzny, który mamy między obozem WSI skupionym przy prezydencie Dudzie i obozem tym właśnie prozachodnim skupionym przy Antonim Macierewiczu, to nie jest konflikt wewnętrzny Polski tylko. To jest konflikt mocarstw, można powiedzieć. To jest konflikt cywilizacji. Czy pozostaniemy na smyczy niemiecko-rosyjskiej, za czym optuje Duda, i cały czas paraliżuje państwo, żebyśmy pozostali na smyczy rosyjsko-niemieckiej, czyli w ostatecznym rozrachunku chińskiej, bo oba te państwa będą musiały ulec Chińczykom, można tak powiedzieć. Już są praktycznie rozgrywane. Rosja, no to już jest kolonizowana na sztywno, a Niemcy są okradane przez Chińczyków już tak na bezczela, można powiedzieć, z własności technologicznej, ponieważ Niemcy, no to jest lider, jeśli chodzi o technologię, obok Stanów Zjednoczonych i na bezczela są okradani, nie bardzo mogą co z tym zrobić. Także
to, co robią dzisiaj ci kodziarze, co robią ci pseudonarodowcy rosyjscy, znaczy nie, on to wtedy to już bez pseudo, nie, tylko ta nowa neoendecja, czy jak to się endokomuna nazywa, to różne są, to nie jest tylko rozgrywka, tutaj wiecie, czy będzie masło po 10 czy po 5 zł, chociaż ma to też wpływ oczywiście. To jest wojna geopolityczna o przyszłość świata, o przyszłość Europy. To, co się rozgrywa dzisiaj na linii Antoni Macierewicz, Andrzej Duda. Tillerson zaznaczył właśnie linię podziału w tej wojnie. Powiedział, że Indie i USA związane są strategicznymi relacjami i dodał, że Waszyngton nigdy nie będzie miał takich stosunków z Chinami, które są niedemokratyczne. Pani redaktor, jak tłumaczyć w takim razie takie wypowiedzi na przykład Andrzeja Sadowskiego z Centrum Adama Smitha, który zachwala jedwabny szlak w TVP Info, zdaje się wczoraj, który no, nam się kojarzy z jakimiś postulatami wolnościowymi, tak? To jest tak samo jak profesor Gwiazdowski, a no, promuje, można powiedzieć, komunistyczny reżim wbrew Stanom Zjednoczonym. Znaczy to, że akurat pan Sadowski to mówi, to ja nie jestem zdziwiona, dlatego że ja będąc w Polsce w poprzednim roku, kiedy miałam relacjonować wizytę prezydenta Xi Jinpinga, to poznałam troszeczkę to środowisko Chińczyków w Polsce i Tajwańczyków w Polsce i spotkałam między innymi Tajwańczyka, która prowadzi taką fundację, nazywa się to Fundacja Kultura Jedwabnego Szlaku. Mimo że to jest osoba urodzona na Tajwanie, to na przykład wciskał mi egzemplarze China Daily, czyli czołowej gazety komunistycznej, propagandowej. I on założył właśnie taką fundację. Tak naprawdę nie wiadomo skąd ta fundacja ma biuro w centrum Warszawy, czym się dokładnie zajmuje i skąd ma pieniądze, ale na przykład na stronie tej fundacji, w zarządzie jest właśnie pan Andrzej Sadowski. Także no, jeżeli jest się w fundacji Fundacja Kultura Jedwabnego Szlaku, no to rozumiem, że ten nowy szlak trzeba promować. Pan Sadowski nie jest jedynym, który to robi. Taki fałszywy obraz Chin i gospodarki chińskiej przedstawia w Polsce bardzo wiele ludzi, a właśnie nie ma osób, które by na przykład były w stanie powiedzieć, że coś innego dzieje się w tej chwili w Azji. Na przykład tak naprawdę państwem, które w tej chwili się rozwija, jest ogromnym, ogromnym potencjale, są Indie. Nie tak dawno amerykański Uniwersytet Harvard, jeden z jego z instytutów, opublikował raport dotyczący Indii i właśnie przedstawił taką wizję rozwoju i Indii przez następne kilka lat. I napisano tam właśnie, że rozwój Indii, że wzrost gospodarczy Indii do 2025 roku to będzie ponad 7%, będzie prawie 8%. W tym samym czasie Chiny rozwój gospodarczy będzie wynosił około 4%, czyli tendencja będzie taka, gospodarka chińska będzie na pewno spowalniać, Indie będą się coraz lepiej rozwijać. W tym czasie w Polsce, i my jesteśmy stręczeni nowym jedwabnym szlakiem, opowiada się o ogromnych możliwościach chińskiego rynku, a zupełnie nic nie robi się i nie mówi o innym kraju, który jest daleko, ma także inny potencjał niż my, ale z którym zupełnie nie próbujemy sobie jakoś poradzić, jakoś umieścić w tej naszej wizji polityki w Azji, czyli Indiach. Czy Polska mogłaby coś zyskać właśnie we współpracy z Indiami? O tym też się nie mówi. Jak tu wygląda handel Polski i Indii? Znaczy, co robią Japończycy? Japończycy bardzo ostro w tej chwili wchodzą. Oczywiście to jest zupełnie inna gospodarka, ale właśnie oni rywalizują z Chinami na tym Indiach. Nie tak dawno, kilka dni temu dokładnie. Indie i Japonia podpisały kontrakt o budowę szybkiej kolei. Indie nie chciały, aby te koleje były budowane przez ten kraj, który właśnie ma u nas budować te koleje. Zawarły umowę z Japonią. To jest bardzo duży kontrakt, prawie 17 miliardów dolarów. W większości będzie to finansowane przez Japończyków, czyli będą to japońskie finanse i japońska technologia. Indie powiedziały, że nie chcą współpracować z krajem w takich dziedzinach właśnie, z krajem, który u nas jest na siłę promowany i na siłę promowane są te wszystkie inwestycje, czyli z Chinami. Chińska ambasada w Waszyngtonie odpowiedziała na wystąpienie Tillersona oświadczeniem, że Pekin nigdy nie będzie szukał hegemonii lub ekspansji i nie będzie dążył do rozwoju kosztem interesów
innych. Nawiązali oni do przemówienia Xi Jinpinga na zjeździe Komunistycznej Partii Chin, który trwa. Niech to powiedzą Tybetańczykom, to na pewno wszyscy w to uwierzą. Tak, że nigdy nie będą, tak. I zbudowali drugi lotniskowiec właśnie. Tak, i bazy wojskowe chińskie na świecie zaczynają być budowane. I oni czerpali oczywiście Xi Jinpinga, który na przemówieniu, tym 3,5-godzinnym przemówieniu, jak informowała pani redaktor Hanna Shen, powiedział, że nawet po umocnieniu swojej pozycji Pekin będzie prowadził niezależną i pokojową politykę zagraniczną. Chiny nigdy nie będą dążyć do hegemonii ani prowadzić polityki ekspansjonizmu. Tutaj w studiu was zapytam, czy nie, to prawda? To jest oczywiście kłamstwo. No już Tybet to jest takim wręcz ordynarnym przykładem tego kłamstwa, ale cała Afryka praktycznie jest dzisiaj przykładem tego kłamstwa. Afryka została brutalnie skolonizowana dzisiaj przez Chiny. Tam wcale Murzynom nie jest lepiej w Afryce, bo przeważnie i zyski, i pracownicy są chińscy, a tego towarzystwa pilnuje jeszcze armia chińska. Tam praktycznie przy każdej budowie, i to mówią nasi widzowie, są ogromne kontyngenty wojskowe, niekiedy 1000-1500, czyli praktycznie brygady, lekkie brygady są do osłony inwestycji chińskich w państwach Afryki. Także to jest brutalna kolonizacja, dużo gorsza niż kolonizacja anglosaska, ponieważ tamta dawała tym ludom cywilizację, a ta daje tylko wyzysk i traktowanie jak podludzi. Przecież inne słowa nie mogą paść na przemówieniu, które jest słuchane na całym świecie. Jeszcze by się przyznali... A przymusowo słuchane w Chinach, no jeszcze by się noworodków. Tak, w przedszkolach. Jeszcze by się przyznali, że chcą zawojować świat. No, mało kto w historii to zrobił, a i tak nie zawojował. Ci to nie mówią, a zawojowują. Stany Zjednoczone mówią, że wracają do Europy, chcą między innymi pomóc Polsce, a właśnie Chiny, tak jak Rosja, oni będą pokój nieść i nie są w ogóle ekspansywni i nie mają też żadnych sporów terytorialnych z Wietnamem, Malezją, Tajwanem, Bruneą czy USA. Absolutnie. Pani redaktor, pani też słuchała tego przemówienia. Jak to jest? Czy to, że Chiny nigdy nie będą dążyć do hegemonii ani prowadzić polityki ekspansjonizmu, to prawda? Komunistyczne państwo, to robili Sowieci, to robią teraz Chiny. Mówią zawsze o światowym pokoju i stabilizacji. No i tego nie mogą zabraknąć w przemówieniu Xi Jinpinga. Teraz Chiny będą walczyć o światowy pokój, będą nam wprowadzać kolejną nową erę socjalizmu. To pojęcie nowa era pojawia się w przemówieniach chińskich przywódców co jakiś czas. Mao Tse-tung, kiedy rozpoczynała się rewolucja kulturalna, mówił o nowej erze. Deng Xiaoping mówił o nowej erze. Teraz o nowej erze mówi Xi Jinping. To, że oczywiście chodzi o zwiększanie swoich wpływów, w tym także wpływów militarnych, tak jak pani słusznie zauważyła, o tym świadczą chociażby te wyspy powstające na Morzu Południowochińskim, albo te rakiety, które są wycelowane w Tajwan. Prawie 1600 rakiet gotowych do tego, żeby wystrzelić w Tajwan. To jest ogromne zagrożenie dla wyspy. Tego nie robi kraj, nie gromadzi na swoich wybrzeżach 1600 rakiet kraj, który chce budować światowy pokój. Zaznaczam, że te wycelowane w Tajwan rakiety to jest taka doktryna pokojowego zjednoczenia obu państw, przy pomocy rakiet oczywiście. Tak jak już pani redaktor przypominała, w listopadzie do Azji, w tym do Chin, wybiera się z wizytą prezydent USA Donald Trump. Czego się spodziewacie po tej wizycie? No ja myślę, że tutaj będzie wystawienie rachunku za niewywiązanie się z obietnic wobec Korei Północnej. Tutaj było bardzo fajne posunięcie Donalda Trumpa, który najpierw zaproponował współpracę Chinom ludowym w kwestii tego niebezpiecznego wariata w Korei Północnej. Okazuje się, że zupełnie Chiny się nie... Albo nie chciały wywiązać się z umowy, albo nie mogą. Czyli tak czy inaczej, to Donald Trump to zapyta, co wy tacy słabi, czy nie możecie, tak? Czy nie chce, czy nie możecie. Tak czy inaczej, ktoś tutaj musi powiedzieć, dlaczego nie jest w stanie utemperować tych fajerwerków północno-koreańskich i odpowiedź żadna rozsądna nie padnie. Wobec tego Chiny już ponoszą odpowiedzialność za to, że nie są w stanie być gwarantem pokoju nawet w najbliższej okolicy.
To jest bardzo fajny wybieg dyplomatyczny administracji Donalda Trumpa. No i tutaj oczywiście te wizyty w okolicy będą jednocześnie pokazaniem, tak, że tutaj jest, że te Chiny są jednym z wielu państw i niech tak wiele sobie nie obiecują, no bo co tu dużo mówić. Japonia niby nie ma takiego potencjału, powiedzmy, obronnego czy wojskowego, żeby Chinom zagrozić, ale z drugiej strony to dlaczego Chiny takie mądre tutaj Japończyków straszą tym wariatem z Północnej Korei, a sami tylko potrafią straszyć najwyżej Tajwan, którego i tak nie uważają za obce państwo, tylko zbuntowaną prowincję. Tak czy inaczej, Chiny pokazują w tym momencie swoją niemoc, a jeżeli będą chciały pokazać swoją moc, no to wszystkim się będą musiały otworzyć oczy. Jak powinien zachować się Donald Trump podczas tej wizyty, szczególnie w Chinach? Ja tam do komunistów bym nie jeździł. W ogóle. Po pierwsze. Chyba, że rachunek wystawił. Chyba, że czołgiem. No i tyle. A tak, no to ja nie widzę, po co tam jechać do tych dziadów. Mhm. To jest twój komentarz. Tak. Pani redaktor, jakie pani ma zdanie na ten temat? Czego się pani spodziewa też po tej wizycie? Ja też przede wszystkim uważam, że to będzie bardzo, jednym z głównych tematów będzie Korea Północna, ale to będzie też taka wizyta pokazująca sojusznikom Stanów Zjednoczonych, że rzeczywiście mogą liczyć na Stany Zjednoczone i stąd ten początek i w Japonii, potem Korea Południowa, a na sam koniec Filipiny, ten sojusz z Stanami Zjednoczonymi za administracji Obamy jednak się niestety rozjechał, także Trump widać, że chce także o to zadbać. Myślę, że Chiny będą tak naprawdę bardzo rozczarowane z tej wizyty. Oni przede wszystkim liczą na to, że Donald Trump w jakimś stopniu udzieli wsparcia dla tej idei nowego jedwabnego szlaku. Od wielu miesięcy już prowadzą rozmowy na ten temat, aby właśnie przynajmniej wspomniane było przez Donalda Trumpa, że Amerykanie popierają ten projekt. I myślę, że tutaj bardzo się rozczarują. Myślę, że jakieś porozumienia gospodarcze mogą być zawarte. To przemówienie Donalda Trumpa na zjeździe wskazało, że być może to będzie dotyczyło rynku finansowego. Xi Jinping powiedział, że zapowiedział otwarcie rynku finansowego, większe otwarcie, nie podał żadnych szczegółów, ale to też jest takie podporządkowanie się Stanom Zjednoczonym, bo to jest taki postulat Trumpa, który no właściwie taki podstawowy, on mówi, że bez tego nie będzie, jeżeli nie będzie większego otwarcia rynku finansowego i w ogóle rynku chińskiego dla amerykańskich firm, no to Chińczycy tego po prostu żałują i stąd takie zapowiedzi w przemówieniu prezydenta Xi Jinpinga. Także myślę, że gospodarczo na jakieś ustępstwa Chińczycy pójdą. Coś tam rzucą Amerykanom, ale no, Amerykanie chcą po prostu obiegają się o swój interes tutaj. Chcą zwalczyć z tym ogromnym deficytem w handlu z Chinami. To jest to, czego my tak naprawdę nie potrafimy robić, dlatego że nie potrafimy z Chińczykami rozmawiać w tej sprawie. Że prezydent Donald Trump wspomni również o dyskryminacji i prześladowaniach chińskich władz wobec chrześcijan w Chinach czy przeciwników politycznych? Wiem, że w tej sprawie są spotkania z ludźmi Trumpa i są listy wysłane do prezydenta Trumpa. Ja liczę na to, że tak, że Trump zachowa się inaczej niż zachowywali się jego poprzednicy. To nie musi być koniecznie takie otwarte powiedzenie tego w dużej publice, ale myślę, że będzie ta administracja przynajmniej upomni się o pewne osoby i być może zobaczymy, że będą jakieś efekty tego, że ktoś zostanie uwolniony, że raptem ktoś wyjedzie do Stanów Zjednoczonych. Trump już pokazał, że potrafi upomnieć się o takie osoby. Ja mówiłam jakiś czas temu o tej Chince, która uciekła z dwójką dzieci do Tajlandii i Chińczycy chcieli nawet ją w Tajlandii porwać, a Trump wysłał agentów i pracowników ambasady i pomogli jej przyjechać do Stanów Zjednoczonych. Także nieraz Trump inflatował takie osoby i myślę, że tutaj także nie zawiedzie. Wiem na przykład, że pastor Bob Pugh, którego książkę państwo tak reklamujecie, także kontaktował się z prezydentem w tej sprawie, aby ta kwestia łamania praw człowieka i osób, które są w więzieniach nadal, bo są prześladowane, była w czasie tej wizyty poruszona. Właśnie o to chciałem zapytać o pastora Boba Fu. Przy okazji naszym widzom mówię, że nowa dostawa książki Tajny agent Boga, tak? Chyba Tajny agent Boga, tak. Już jest u nas w Lublinie, także można znowu zamawiać. No właśnie, trwa kongres Komunistycznej Partii Chin.
I mówiliśmy już o tym w naszej redakcji, że z jednej strony Xi Jinping powiedział, że Chiny są i będą państwem socjalistycznym, z drugiej strony wspomniał o wolnym rynku. I tutaj no, niektórzy, czy Kuce Korwina, czy sam Korwin pokazują, że Chiny już nie są państwem komunistycznym czy socjalistycznym, ale właśnie wolnorynkowym. Jakby pani odpowiedziała i skomentowała tę wypowiedź Xi Jinpinga? Dokładnie w tym momencie, kiedy on to mówi, to chyba było dzień wcześniej, to doszła ta wiadomość, że władze chińskie chcą sobie zapewnić udziały, a także prawo do współdecydowania w takich największych chińskich firmach, które mają w tej sferze społecznościowej, portali społecznościowych. Czyli kontrolują takie odpowiedniki chińskich Twitterów, Facebooków, YouTube'ów. To są bardzo no, duże biznesy w Chinach, dość bogate firmy i one teraz będą musiały oddawać swoje udziały partii komunistycznej. To pokazuje, to partia sobie zażyczyła, więc to ma dostać. To pokazuje właśnie, jak wygląda wolny rynek w Chinach. To nie jest nic dziwnego, dlatego że tak naprawdę te biznesy bardzo często powstawały, dlatego że partia pomagała w powstawaniu tych biznesów, więc oni po prostu teraz mówią, no, że chcą dać to, co im się należy. Także no, temu się też nie należy tak dziwić, ale to pokazuje, jak działa wolny rynek w państwie chińskim. Ja do wszystkich tych zwolenników Korwina Mikke, które tak zachwalają chiński socjalizm, mam tylko jedną radę. Przenieście się na rok do Chin. Przejdzie wam. Challenge dla Kuców Korwina, dla Korwina również na rok. Nie na jakoś tam wyjazd na tydzień czy na dwa tygodnie, tylko na rok. Jeśli można. Proszę zwrócić uwagę, że prezydent Chin jest jednocześnie szefem sił zbrojnych. To jest bardzo wielka władza. I podobno, proszę to sprawdzić, bo ja dostałem takie sygnały, ale trudno jest je zweryfikować, tuż przed zjazdem obecny prezydent Chin wymienił kadrę dowódczą na takich 40-latków, czyli albo się obawiał tych starych weteranów armii, tak, że jego pozycja w czasie zjazdu może być podważona, no, wojskowi dużo mogą, czy odsunięcie ich od władzy może świadczyć o tym, że też są jakieś napięcia wewnątrz, ale jeżeli rzeczywiście doszło do zmian do dowódców, to znaczy, że armia chińska przez dłuższy czas jeszcze nie będzie, powiedzmy, prezentowała jakichś zdolności bojowych naprawdę. To tak jak Stalin zrobił czystki w armii, no to się okazało, że zupełnie nie ma jak wojować. No i tak duża armia jak chińska, jeżeli dochodzi do takiej zmiany pokoleniowej, dowódczej w armii, no nie wiadomo, czy to jest armia, która jest w stanie odnosić sukcesy na polu walki. Ja sobie zadaję to pytanie, bo ktoś mówi, że Chiny są takie stabilne, nienaruszone i to, co uchwalą dzisiaj, to będzie ważne do 2050 roku. Niejedną pięciolatkę w Polsce komunistycznej uchwalano, a potem trzeba było stać całą noc, żeby zatankować samochód. Właśnie pani redaktor wspomniała o mediach społecznościowych, to też właśnie na tych Kuców powinno podziałać. Otóż Chiny wyłączyły media społecznościowe na czas zjazdu Komunistycznej Partii Chin, główne platformy mediów społecznościowych w Chinach, WeChat i QQ i Weibo ogłosiły przerwy techniczne bądź prace nad aktualizacjami, które zbiegły się w czasie z trwającym kongresem Komunistycznej Partii Chin, tak poinformował o tym Wall Street Journal, i także dostęp do internetu w zegarkach Apple podobno został na ten czas wyłączony. Czy to jest, pani redaktor, częsta praktyka w Chinach, że tak się ogranicza wolności internautów? Takimi ważnymi wydarzeniami politycznymi, a to jest najważniejsze wydarzenie polityczne w Chinach, co 5 lat odbywające się, tak, to tak właśnie się robi. Proszę, znaczy internet jest w tej chwili taką sferą, której no jednak w jakimś, mimo że jest ogromnie kontrolowany, to jednak jakiś taki przypływ myśli Chińczyków, także krytyczny wobec tej władzy, jest możliwy. Dlatego na wypadek zjazdu trzeba tę krytykę no, zupełnie unicestwić. Proszę zobaczyć, jak wyglądały gazety zaraz po rozpoczęciu zjazdu. Wszystkie wydania różnych gazet w Chinach miały taką samą z pierwszą stronę. Dokładnie ten sam tekst, dokładnie to samo zdjęcie. No w internecie
komentarzami internautów wyśmiewających się z przemówienia Xi Jinpinga, puszczającymi różnego rodzaju komentarze krytykujące władzę. Nie byłoby to możliwe, więc należało tak to zrobić. Ale takie ograniczenia były, nie tylko dotyczyły internetu, także one zamknięto pewnego rodzaju, na przykład kawiarnie, restauracje w Pekinie na ten okres, część hoteli została zamknięta. Producentom takich towarów jak noże czy nożyczki powiedziano, że nie mogą wysyłać swoich towarów przez przynajmniej 2 tygodnie do Pekinu. Ten towar nie może się pojawiać w Pekinie. No, nie wiem, obawiam się, że będzie atak nożowników w czasie szpaczki. Tak, także to są aż komunistyczną. Tak, to są paranoiczne decyzje. Partia tak naprawdę wszystkiego się boi, a najbardziej w tej chwili boi się internetu, dlatego że no tam pojawia, mimo kontroli, pojawia się bardzo wiele informacji, których partia komunistyczna nie jest w stanie śledzić. Ja bardzo często u Państwa wspominałam takie nazwisko Guo Wenwei, to jest ten chiński miliarder, który uciekł do Stanów Zjednoczonych i stara się o azyl polityczny. Moi znajomi w Chinach mówią, że ich nie interesuje, co tam się dzieje na zjeździe partii komunistycznej, ale wszyscy chcą usłyszeć, co powiedział Guo Wenwei, jakie dokumenty ujawnił na temat korupcji chińskich urzędników, o jakiej polityce Chin wobec Stanów Zjednoczonych mówi. Tym interesują się ludzie, którzy naprawdę interesują się polityką w Chinach. Właśnie teraz możemy zaprezentować zdjęcie dnia w telewizji Pod Prąd autorstwa, znaczy pani Hanna Shen zaprezentowała je na swoim Facebooku. Przemówienie Xi Jinpinga 3,5 godziny na zjeździe komunistów kazano słuchać nawet w żłobkach, przedszkolach, szpitalach i klasztorach w Chinach, czyli nowa era chińskiego socjalizmu. Prezentujemy teraz wam. Tak bardzo się nam spodobało, że wybraliśmy je na zdjęcie dnia. Dziękujemy pani redaktor za informowanie na bieżąco, co się dzieje. Klasztor buddyjski chyba, nie? Tam w prawym dolnym rogu jest. I tam wszyscy siedzą i słuchają tego kacyka komunistycznego. Stacje telewizyjne w Chinach musiały nadawać przemówienie Xi Jinpinga. Tylko jedna się wyłamała w Xiamen, no i podejrzewam, że tam na pewno będą duże zmiany. Czy ten zjazd partii komunistycznej w Chinach przyniesie jakieś reformy, jakieś zmiany, pani zdaniem? Ja bym nie liczyła na reformy. Stawianie Xi Jinpinga jako reformatora jest dużym błędem. Jego ostatnie 5 lat pokazało, że jest to po prostu despota, człowiek, który wprowadza coraz bardziej surowsze, coraz bardziej kontrolujące chińskie społeczeństwo rządy. Także na wielkie reformy bym nie liczyła. Rzeczywiście, tak jak pan Marian powiedział, Xi Jinping zacieśnia kontrolę nad każdą dziedziną, w tym także nad wojskiem. Stąd także ta wymiana kadry rzeczywiście nastąpiła. To był taki ruch, który miał na celu zamienienie ludzi, którzy byli lojalni do jego poprzedników, do poprzedników Xi Jinpinga, nowymi, młodszymi. Ale to niekoniecznie oznacza, że ci ludzie będą lojalni wobec Xi Jinpinga. Także ten ruch wcale nie oznacza, że Xi Jinping będzie miał tak łatwo z armią i że będzie ją w pełni kontrolował. Poprzedni ludzie to byli jeszcze ludzie z czasów takich bardziej, z okresu między innymi masakry na placu Tiananmen, sprawdzeni w boju, bardzo wierni przywódcom, wiele z nimi przeszli. Ci nowi już tacy nie są, oni nie mieli takich okazji do tego, żeby wykazać się swoją lojalnością wobec tego przywódcy. Także w armii tak spokojny Xi Jinping, mimo nowych ludzi, wcale nie musi być. Oczywiście Xi Jinping zacieśnia także kontrolę nad społeczeństwem, chociażby te informacje państwa, że zamyka portale społecznościowe, że chce udziały w firmach, które mają, są właścicielami tych portali. I tego się należy spodziewać po zjeździe, tego będziemy widzieli więcej. Na co należy zwrócić uwagę zaraz po zjeździe? Będzie lista członków Stałego Komitetu Biura Politycznego. To jest mniej więcej 7 osób. W tej poprzedniej kadencji było 7, to może być od 5 do 9. To jest te najważniejsze osoby w państwie, to one o wszystkim decydują. I skład tego komitetu powie nam, jaka będzie polityka, tak naprawdę jaka polityka Chin. Tam się wymienia między innymi nazwisko osoby, ja o tym w kilku programach już wspominałam, która jest przyjacielem Xi Jinpinga i jest takim zwolennikiem bardzo bliskich relacji z Rosją.
kilka razy była wysyłana do Moskwy jako specjalnie wysłannik Xi Jinpinga na rozmowy między innymi z Putinem. I mówi się, że ten człowiek wejdzie właśnie do tego stałego komitetu. To jest wybór, z którego Moskwa byłaby bardzo zadowolona. I także pokazywało nam, no rzeczywiście to, o czym państwo dzisiaj mają program, że ten sojusz Rosji z Chinami, wbrew temu, co mówi nam wielu ludzi na prawicy, istnieje i będzie się zacieśniał. Żarny i nie tylko. Jeszcze, jeżeli pani ma chwilę, pani redaktor, chciałam porozmawiać o podporządkowaniu religii partii komunistycznej w Chinach. Xi Jinping również wyznaczył cel na zjeździe. Sinizacja religii, komunistyczna partia Chin w pełni wprowadzi w życie zasadę stanowiącą, że religie w Chinach powinny być chińskie w swoim ukierunkowaniu i zapewni religiom swoje aktywne kierownictwo, aby mogły dostosować się do socjalistycznego społeczeństwa. Kierownictwo to dotyczyć będzie także innych dziedzin życia, oczywiście społecznego, kultury, edukacji, prawa, polityki, o tym już mówiliśmy. Jak to będzie wyglądać, jak można połączyć na przykład wizytę planowaną przez papieża Franciszka w Chinach, z jednej strony, który mówi o wolności, pokoju i tak dalej, a z drugiej strony właśnie to podporządkowanie religii, w tym katolicyzmu, partii komunistycznej w Chinach. Jak to widzicie? No i od razu ustalmy, że tam, gdzie państwo jest Bogiem, czyli w komunizmie, nie ma mowy o żadnym Bogu. Tutaj trzeba dać takim fanklubom różnych wyznań możliwość, to takie wentyle bezpieczeństwa, żeby nie spiskowali po domach, no to niech tam działają w takich koncesjonowanych kościołach. I widać, no jednak w Chinach to dokonano przetrzebienia wszelkich wyznań już dawno w ramach doktryny komunistycznej po prostu. Jeżeli się pojawią jakieś przejawy zainteresowania religią, no to już powiedzmy sobie, to nie jest to zjawisko masowe i państwo temu nie da na pewno możliwości działania takiemu całkowicie niezależnemu. No nie ma takiego państwa totalitarnego, które by tolerowało na swoim terenie jakiś inny sposób zorganizowania społeczeństwa. Zwłaszcza w oparciu o takie rzeczy niematerialne, jak wiara, Bóg, czyli rzeczy, których tutaj skontrolować nie można, czy narzucić jakiś własny ton, a zwłaszcza chrześcijaństwo, które jednak no, kłóci się z tą filozofią wschodu, no, zwłaszcza z konfucjanizmem. Tu nie sposób jest to połączyć, bo konfucjanizm nie jest żadną religią tak naprawdę. Konfucjusz próbował ustalić jakieś zasady relacji społecznych. To nie był ktoś, którego natchnął Duch Święty i on miał jakieś wizje, objawienia. On regulował stosunki społeczne. To wszystko, ubranie tego w jakąś filozofię czy religię jest zupełnym nieporozumieniem. Polecamy w tym momencie film W imię Konfucjusza. Jeżeli chcecie zorganizować pokaz tego filmu, to zgłoście się do nas lub do pani redaktor Hanny Shen. My już go pokazywaliśmy w Patriotycznym Centrum Kultury Idź Pod Prąd. I on pokazuje, jak to tak naprawdę ten konfucjonizm, czyli tak naprawdę komunizm, wygląda w Chinach. Pytanie o religię. No, ciekawe, że na zjeździe partii komunistycznej znajduje swoje miejsce. To jest odzwierciedlenie tego, o czym tu często mówimy. Jakbyście sobie cofnęli na program taki noworoczny, gdzie pytałaś nas o te perspektywy i jak można pokonać komunizm, ja mówiłem wtedy jasno, że właśnie na gruncie duchowym. Partia to nazywa na gruncie religijnym, my to nazwijmy na gruncie duchowym. Komunizm nie ma dla człowieka żadnej realnej duchowej nadziei. Jeśli może go tylko próbować przekupić albo dać mu fałszywy entuzjazm do budowania tego nowego świata, tam nowy etap, cały czas tam te nowe etapy ciągle są, nie? Żeby tak gdzieś gonić tę marchewkę, wiecie, jak ten osioł w takim tym zaprzęgu, gdzie ma przed sobą tę marchewkę, nigdy nie wiadomo, co ten nowy etap tak naprawdę znaczy, bo w rzeczywistości to jest stary, zmruszały etap, a chrześcijaństwo daje prawdziwą zmianę. Tylko chrześcijaństwo daje prawdziwą zmianę. I kiedy mówiliśmy o zwyciężeniu komunizmu w Rosji i w Chinach, pokazałem, to jest najważniejsza broń. Słowo Jezusa Chrystusa. Nie? I rzeczywiście w Chinach to się dzieje. Nie na poziomie tych kościołów, które są podporządkowane władzy chińskiej, ale na poziomie kościołów, które działają nielegalnie.
nielegalnie, bo chrześcijanie mają to w sobie, to jest właśnie nauka apostolska, że jeśli władza państwowa mówi coś przeciwko Bogu, to chrześcijanin ma obowiązek pójść za tym, co mówi Bóg, a nie jakiś sekretarz partyjny. Nie? To w Dziejach Apostolskich sobie sprawdźcie. W 4 rozdziale na przykład, tam właśnie zakazują władza państwowa i władza religijna stara zakazuje chrześcijanom nauczać w imieniu Jezusa, a oni właśnie kierowani Duchem Świętym, to jest podkreślone, zobaczcie sobie 4 rozdział Dziejów Apostolskich, odważnie mówią, tylko w Jezusie jest zbawienie? I mówią, czy w obliczu Boga sami osądźcie, mówią do tej władzy. Czy bardziej powinniśmy was słuchać, czy Boga? I proste. I dlatego nadzieja. I ta nadzieja rzeczywiście gości już w sercach prawie 100 milionów Chińczyków. Chrześcijan, wyznawców Jezusa Chrystusa w tych podziemnych kościołach, nielegalnych, prześladowanych, niszczonych, jest coraz więcej, a już jest więcej niż członków tej zasranej partii komunistycznej. Dlatego będą prześladowania. No właśnie, ale zwyciężą. Pani redaktor, to, co, o czym mówi Xi Jinping, napawa pewnie no, brakiem optymizmu tych chrześcijan, którzy żyją w Chinach, czyli zapowiada de facto jeszcze większy terror antychrześcijański w Chinach. Tak, oczywiście. Ta kampania sanizacji, ten termin po raz pierwszy on użył bodajże w 2015 roku i zaczął on od razu wprowadzać. To wtedy zaczęły być burzone kościoły, wtedy zaczęły być usuwane krzyże z kościołów, nawet były w niektórych miejscach palone. Chińczycy, którzy pamiętali okres rewolucji kulturalnej, wtedy mówili, no, że dokładnie wraca ten sam czas. Także jak będzie wyglądała kampania sanizacji religii, to już wiemy, to już się dzieje od 2 lat. Wszyscy ci, którzy nie podporządkują się władzy komunistycznej, będą lądować w więzieniu, kościoły będą niszczone, a niektórzy będą zabijani. Także tutaj się nic nie zmieni. To już Xi Jinping prowadzi to od jakiegoś czasu. Co jest smutne, to oczywiście rola Kościoła katolickiego i Watykanu w tym wszystkim. To znaczy cały czas prowadzenie rozmów z tym reżimem, który jednocześnie prześladuje chrześcijan w Chinach. Na tym zjeździe pojawiło się 2 biskupów. Co prawda to są biskupi z tego patriotycznego stowarzyszenia chińskich katolików, czyli tego, które nie uznaje stolicy apostolskiej, ale tam jest jeden z biskupów, który Józef Ma Yingyin, który bierze udział w spotkaniach z delegacjami, które przyjeżdżają z Watykanu, czyli jest takim pośrednikiem pomiędzy władzą komunistyczną, a Watykanem, jest taką osobą, którą obie te strony ufają. Także jego obecność na zjeździe komunistycznym i dalsze kontakty Watykanu z tą osobą niestety nie napawają optymizmem co do drogi, jaką Watykan obiera wobec Chin. No, przypomina się okrągły stół tutaj w tym momencie, zjazd partii komunistycznej, biskupi. I wczoraj mówiliśmy o morderstwie księdza Jerzego Popiełuszki i wielu innych księży. Mhm. To właśnie był bój o to samo. To był bój o to samo. Czy religia, tutaj Kościół rzymskokatolicki, pójdzie na służbę komunistów? I o tym zdecydował episkopat. Tak, pójdziemy na służbę komunistów, zorganizujemy okrągły stół i ogłupimy społeczeństwo, by dało wam przejść do nowego etapu suchą nóżką. Zbrodniarzy, którzy strzelali do Polaków, do żołnierzy wyklętych, przeniesiemy na ubeckie emerytury i tak dalej. To wszystko, co dzisiaj mamy. To zawdzięczamy Kościołowi rzymskokatolickiemu w Polsce. Niewygodnych księży wymordowano. I dlatego do dzisiaj nie mówi się prawdy o tych morderstwach. Mam nadzieję, znaczy zobaczymy, co zrobi papież Franciszek, czy upomni się o tych chrześcijan. Nie, no to nie żartujmy. I czy to da jakiekolwiek efekty. Dziękuję pani redaktor Hanna Shen, nasza korespondentka na Tajwanie była naszym... Czekaj, jeszcze coś chcę powiedzieć. Jeszcze proszę bardzo. Najważniejszą rzecz dzisiaj chciałam złożyć życzenia urodzinowe pani Korneli w imieniu mojego męża. Będąc w Lublinie mieliśmy ten przywilej poznania Korneli. Ona jest wspaniałą, mądrą, młodą, piękną i pełną optymizmu, energii dziewczyną. I tej energii, tą energią zaraża wszystkich i tak trzymać. I życzymy oboje z mężem wszystkiego najlepszego. Także państwu. Dziękujemy i wzajemnie. Kornelia słyszy, jest za ścianą w reżyserce i na pewno bardzo dziękuję.
Dziękujemy serdecznie. Ja przypominam, że redaktor Hanna Shen jest również naszą korespondentką i w najnowszym magazynie Idź Pod Prąd jest artykuł pani redaktor. On już jest dostępny na naszej stronie idźpodprąd.pl/sklep, a niebawem będzie dostępny również w Empikach i kioskach Ruchu. Dziękujemy serdecznie pani redaktor. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. A ja jeszcze na koniec chciałam pokazać, że Rosja wciąż atakuje Stany Zjednoczone. Mówiliśmy o Chinach, mówiliśmy o sojuszu chińsko-rosyjskim. Rosjanie podszywali się pod Partię Republikańską na Twitterze. Jak podaje Rzeczpospolita, od listopada 2015 roku do sierpnia 2017 roku, bardzo długi okres, na Twitterze działał profil TenGob, którego twórcy, pracownicy słynnej rosyjskiej fabryki troli, oficjalnie agencji badania internetu, podszywali się pod działaczy partii republikańskiej w stanie Tennessee. Co ciekawe, fałszywe konto śledziło 10-krotnie więcej użytkowników Twittera niż prawdziwe konto działające od 2007 roku, konto republikanów w Tennessee. Warto też powiedzieć, jakie informacje tam suflowano. Na przykład rzekomo, że partia republikańska no, źle się wyraża o czarnoskórych mieszkańcach i że ma ich życie, że tam, o, tam, że sprawiedliwie, że dobrze, że im się dostało, tam chodziło o te bezbronne ofiary, zdaje się, w Teksasie, czy gdzieś, także takie podburzające i przyprawiające taką rasistowską gębę patriotom amerykańskim. Dobra. Zobaczcie, że dokładnie lewacy na Wyspach Brytyjskich próbowali to zrobić z Marianem Kowalskim i mówić, że to jest faszysta i tak dalej. Czy widzicie, ruskie metody są dokładnie tak samo, takie same na całej ziemi. I druga uwaga, że partia republikańska zgłaszała do Twittera, to jest bardzo ważne, tak, zgłaszała do Twittera, że ktoś się pod nich podszywa. I prawie dwa lata nic się z tym nie działo. Dokładnie tak. Widzicie państwo teraz, po której stronie stoją właściciele mediów społecznościowych. Zobaczcie sobie na nasze suby. Praktycznie od chyba 2 miesięcy, czy może troszkę mniej, od miesiąca, one oscylują plus minus tam 100. Tak jak mamy całą historię, to lecą w górę i tak dalej, a teraz stoją cały czas, jest jakiś tam strażnik, nie Teksasu, tylko strażnik strażnik nie wiadomo skąd i komentarze korzystne dla nas są usuwane, suby cały czas stoją na tym samym poziomie. No, patrząc na reakcję Twittera, który przez 2 lata nie mógł fałszywego konta skasować, no widzimy, po której stronie barykady, po której stronie tego wielkiego konfliktu są media społecznościowe, znaczy ich właściciele platform, powiedzmy. Tak, możecie zobaczyć też właśnie takie objawienia na polskiej prawicy, od razu miliony wyświetleń praktycznie. Tam widać, że fake polubień. Tak, tak. Mhm. A tak naprawdę widać, że to są prorosyjskie jakieś jaczejki i agenci wpływu. I możecie też zobaczyć, że to, co my mówimy o tych trolach, tak, rosyjskich trolach, czy chińskich teraz, można powiedzieć. To się dzieje nawet w Stanach. Tak, to się dzieje w Stanach i tam, tak jak mówiliśmy, było 2 razy więcej obserwujących na tym fałszywym koncie niż na tym prawdziwym koncie. To też wskazuje, jaka siła tej fabryki troli. Pamiętajcie o tym. I oczywiście zachęcamy do subskrybowania. Zobaczcie, czy subskrybujecie nasze konto na YouTubie, ponieważ YouTube rzeczywiście cofa te subskrypcje. Możecie teraz wcisnąć łapkę w górę pod tym filmem. Możecie polubić nas na Facebooku. Marian Kowalski jest na Facebooku. Idź Pod Prąd jest. Pastor Paweł Chojecki jest na Facebooku. I na Twitterze też, oczywiście. Też wszyscy jesteśmy. A teraz przechodzimy do kalendarium Mariana Kowalskiego. A jeszcze tylko mogę dokończyć, bo obiecałem na początku, że powiem coś o tej ciężarówce niemieckiej. Ciekawa informacja, bo to jest, oczywiście. Myśmy taką teorię, podejrzenie sformułowali. Pamiętacie państwo, kiedy nasz bohaterski kierowca no, praktycznie do końca walczył z tym arabskim zamachowcem, żeby powstrzymać ten atak terrorystyczny w Niemczech. I on się zbiegł z tymi ustawkami na polskich ulicach przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Wtedy też i w internecie, i tu powtórzyliśmy tę
taką hipotezę, że to służby niemieckie mogły chcieć obudzić Polaka w ten zamach. Że plan był taki, że będzie ten Polak wstawiony jeszcze jako tam, no, umierający, ale żywy gdzieś za kierownicę i złapią jego jako winowajcę, no i straszne takie odium przyjdzie na Polskę, a w tym czasie w Polsce dokona się przewrót. Przypominam, że Tusk chyba w tym czasie też w Polsce wylądował i tak dalej, i tak dalej. No, wydawało się to, że to fantasmagoria. A dzisiaj że już... Teoria spiskowa. Tak, że tu w ogóle takie coś jest niemożliwe. A tu się okazuje, że niemieckie służby specjalne namawiały tego Tunezyjczyka do przeprowadzenia tego zamachu. Czyli pierwszy trop już się potwierdził, że to jest robota niemieckich służb specjalnych. Proszę. Zobaczymy, co będzie dalej. Śledztwo trwa. Ale my o tym mówiliśmy od razu, kiedy to się wydarzyło. Słuchajcie, idź pod prąd. Na początku kalendarium, a później, jako że dzisiaj jest piątek, to dzban tygodnia, także zostańcie z nami. Tak jest. Dzień 20 października i wydarzenia w Polsce. 1655. W Kiejdanach hetman wielki litewski Janusz Radziwiłł zerwał Unię Litwy z koroną i podpisał pakt wiążący ją ze Szwecją. To są te wydarzenia pokazane w Potopie. 1863. Powstanie styczniowe i zwycięstwo powstańców w bitwie pod Rybnicą. 1918. Rada Miejska Lwowa przyjęła rezolucję o przyłączeniu miasta do Polski. 1947. Przywódca PSL Stanisław Mikołajczyk potajemnie opuścił kraj. No, przybył z Londynu, bo miał nadzieję na jakiś rząd koalicyjny z komunistami, ale musiał ratować się ucieczką. Amerykanie, zdaje się, go wywieźli. Tak. 1952. Sąd Najwyższy na posiedzeniu odbywającym się w trybie tajnym pod nieobecność oskarżonego i jedynie na podstawie nadesłanych dokumentów zatwierdził wyrok śmierci na generale Auguście Emilu Fieldorfie, wydany 16 kwietnia przez Sąd Wojewódzki w Warszawie. 1957. Na rozegranym na Stadionie Śląskim w Chorzowie meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata Polska po dwóch golach Gerarda Cieślika pokonała Związek Radziecki 2-1. No, było to takie wydarzenie dość spektakularne, bo kibice wtargnęli na murawę i polskich piłkarzy całowali po nogach. Dokopanie ruskim, wtedy to było wydarzenie, no, historyczne, budowało godność Polaków, no, zwłaszcza na Śląsku, który był poddany szczególnym represjom zaraz po wojnie, no to Polacy nienawidzili ruskich. Świat. 1349. Papież Klemens VI wydał pod groźbą klątwy zakaz procesji biczowników. 1696. Rosyjska Duma Bojarska podjęła decyzję o rozpoczęciu budowy okrętów morskich, co uznaje się za dzień powstania rosyjskiej marynarki wojennej. 1782. To ciekawostka. Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Nierozstrzygnięta bitwa morska koło przylądku Spartel w Maroku. W Maroku między flotą brytyjską a sprzymierzoną z Amerykanami flotą francusko-hiszpańską. 1803. Senat Stanów Zjednoczonych ratyfikował zakup Luizjany. 1930. Brytyjski minister do spraw kolonii Sidney Webb opublikował w imieniu rządu tak zwaną drugą białą księgę, która ograniczała napływ żydowskich imigrantów do Palestyny. 1962. Wybuchła chińsko-indyjska wojna graniczna. 1981. Palestyńscy terroryści z organizacji Czarny Wrzesień zdetonowali bombę ukrytą w ciężarówce zaparkowanej w pobliżu synagogi holenderskiej w belgijskiej Antwerpii, w wyniku czego zginęły 4 osoby, a 95 zostało rannych. 1982. Po meczu Pucharu UEFA Spartak Moskwa HFC Harlem na stadionie Łużniki w Moskwie doszło do starć między milicją a kibicami, w wyniku których według oficjalnych danych zginęło 66 osób. 82 rok w Moskwie. 66 osób zginęło. 2000 rok.
Po drugiej rundzie toczonego w Detroit pojedynku bokserskiej wagi ciężkiej z Mike'em Tysonem, Andrzej Gołota odmówił kontynuowania walki i zszedł z ringu. Bardzo się to nie podobało kibicom. 2011. Baskijska separatystyczna organizacja ETA ogłosiła definitywnie zakończenie podejmowania działań zbrojnych. I tego samego dnia wojna domowa w Libii, krótko po schwytaniu przez rebeliantów w rodzinnej Syrcie został zamordowany Muammar Kaddafi, dyktator Libii. I zmarli w 2012 Przemysław Gintrowski, polski pieśniarz, bard, kompozytor, urodzony w 1951. Od razu dzban? Oczywiście. Dziękujemy za kalendarium, a teraz dzban tygodnia. Dzban tygodnia. No to i parę takich. Przyznała, że bardzo ceni prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który jest bliski jej sercu. Jednak w tej konkretnej sprawie zupełnie go nie rozumie. Strasznie mi jest przykro i nie rozumiem, jak można robić coś podobnego. Te wszystkie manipulacje polityczne. Myślę, że mu się po prostu nie udały. Podkreśla, powiem kto. Nie może jedna opcja, niezależnie jak wspaniała, wybierać tylko sędziów, dlatego że teraz jest ta opcja, a potem będzie inna i będziemy się bardzo denerwować w innym przypadku, powiedziała ta sama osoba. Jednocześnie przyznała, że sądy działają bardzo źle, przewlekle i są niezwykle niesprawiedliwie. Dlatego jej zdaniem reforma wymiaru sprawiedliwości jest konieczna. Masło maślane, pis do dryzdu, srupu dyzdu. Muszę jasno powiedzieć, że niestety wśród solidarnościowców jest wielu solidurniów i donice tygodnia zdobywa Zofia Romaszewska. No, niestety, to już jej kolejna skandaliczna wypowiedź. No, przyłącza się do tej nagonki na Jarosława, który przeżywa ciężki okres teraz po zdradzie Dudy i mówi językiem kodu, manipulacje Jarosława Kaczyńskiego i tak dalej, czyli dokłada się do tej narracji kodziarskiej. No. Przechodzimy do ogłoszeń. Jak już mówiliśmy, spotkania z Marianem Kowalskim w Wielkiej Brytanii, Londyn i Birmingham są odwołane. Przekażcie to znajomym, którzy chcieli się wybrać na te spotkania. Ale przy okazji, w Wielkiej Brytanii mamy ogłoszenie od Grzegorza z klubu Stoke-on-Trent. Cmentarz w Newark-on-Trent jest jedną z największych polskich nekropolii Wielkiej Brytanii. Łącznie 440 pochowanych Polaków, a także największym polskim cmentarzem lotniczym na świecie. Spoczywa na nim łącznie 353 lotników polskich sił powietrznych. Poza lotnikami na cmentarzu pochowano 3 prezydentów RP na uchodźstwie, 6 ofiar katastrofy gibraltarskiej oraz 45 żołnierzy armii. W niedzielę 29 października 2017 roku, oczywiście o godzinie 14, odbędzie się uroczystość upamiętnienia tych żołnierzy. Chcielibyśmy gorąco zachęcić do uczestniczenia w tej uroczystości wszystkich chętnych. Prosimy o kontakt z klubem klub.stokontrent@idpodprąd.pl i telefon 0789 51 58 669. Dziękujemy za tę informację i polecamy kontakt. Ruszyła petycja dotycząca przywrócenia sprawy księdza Jerzego prokuratorowi Witkowskiemu. Można złożyć podpis na stronie www.ksjerzypopieluszko.pl. 5 petycji już w tej sprawie zostało wystosowanych do prezydenta Andrzeja Dudy. Na żadną z nich nie odpowiedział. To też jest bardzo znamienne. Aleksander Ścios o tym przypomina na swoim blogu i na Twitterze. I to pokazuje, że prezydent Duda zdradził już polskie nadzieje, to tak właśnie to skomentowałem, już dużo wcześniej niż 3 miesiące temu. Także wspieramy tę petycję Wojciecha Sumlińskiego www.ksjerzypopieluszko.pl bez polskich znaków. Podpisujemy. Wczoraj odbyło się spotkanie w Kielcach. Tak jak mówiliśmy w programie z historykiem doktorem Markiem Jedynakiem, reżyserem Konradem Łęckim oraz sportowcem Sławomirem Szmalem, promujące poszerzone wydanie książki Cezarego Chlebowskiego Pozdrówcie góry świętokrzyskie WPN Kielce prowadził Michał Zawisza. Mam nadzieję, że znajdziemy również link do tego spotkania w Telewizji Polskiej. Jeśli chcecie, by muzyka z filmu Wyklęty została wydana na płycie CD, piszcie komentarze pod postem Szymona Szewczyka, czyli kompozytora muzyki do filmu Wyklęty na Facebooku. Link znajdziecie na czacie i w opisie filmu proszę, żebyście tutaj zrobili taką idź pod prądową akcję.
Przypominamy o akcji Medal od Serca, pomoc dla Malwiny. Marek Czajkowski, który ostatnio był gościem w naszym studiu, drużynowy mistrz Europy, strongman w kategorii do 105 kg, wystawia na aukcję złoty medal, który zdobył na akademickich mistrzostwach Polski w trójboju siłowym, by wspomóc Malwinę Milecką, która doznała kontuzji. Aukcja trwa do środy 25 października do północy. Przesyłajcie Wasze oferty do naszego maila kontakt@idźpodprąd.pl bez polskich znaków. Tu taka uwaga, bo Marek, kiedy mówi w takim filmie informującym o tej akcji, jeszcze nie mówi, na jakiego sportowca pójdą te pieniądze z aukcji, ponieważ no, nie mieliśmy zgody Malwiny, czy chce, żeby to powiedzieć. Teraz mamy już zgodę i oczywiście bardzo ciepło pozdrawiamy Malwinę i przyjaciół z klubu Finlandii. Stąd mówimy już jasno, że te pieniądze pójdą na operację, rehabilitację Malwiny. I w tym momencie możecie też ruszyć na Facebook i polubić zarówno stronę Marka Czajkowskiego, jak i Malwiny Mileckiej, jak i Grzegorza Łaniewskiego. Jeżeli będą mieć więcej polubień na Facebooku, wtedy, jeśli chodzi o sponsorów, jest o wiele łatwiej. Także do dzieła, jeżeli nie samemu nie będziecie mogli znaleźć tych linków, znajdziecie je na czacie i mam nadzieję w opisie filmu. A jeśli chodzi o naszych strongmanów, to w poniedziałek będziemy mieć wielką niespodziankę. Dosłownie. Dokładnie. Dziś o 19:30 zapraszamy. Przy strongmanach, jak się mówi wielka, no to nie jest nic nowego, bo oni wszyscy tacy wielcy. Dziś o 19:30 zapraszamy na warsztaty biblijne, katolickie, kucypały o imigrantach. A jutro o 13:00... No ten cały Polak się nawinął, no to trzeba... TV Polak. Trzeba skopać to dubsko różowe, nie? Te różowe berety, jak to kłamiał Polaków, no to... Jutro o 13:00 program Którędy do Nieba, a o 18:00 kontrewolucja. Tu zapraszamy tych profesorów, ewolucjonistów, którzy chcieliby się z nami nie zgodzić. Cześć, i tu jeszcze raz pokazuje to opracowanie na temat naukowego kreacjonizmu. Polskie Towarzystwo Kreacjonistyczne wydaje właśnie taki miesięcznik Problemy Genezy i tu Mieczysław Pajewski opisuje, czy tłumaczy, na czym polega ten naukowy kreacjonizm, gdzie lewackie głupki często się wyśmiewają, ale no to... Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Po programie Gratka wywiad z Janem Pietrzakiem od klubu Idź Pod Prąd Łódź. O. Klub Idź Pod Prąd Łódź składa serdeczne podziękowania na ręce pana Piotra Marka Szewczyka, prezesa Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, za organizację koncertu pana Jana Pietrzaka w Aleksandrowie Łódzkim. Specjalne podziękowania składam również przedstawicielowi organizatora, panu Damianowi Przybylskiemu, z którym mieliśmy stały kontakt i umożliwienie transmisji online z koncertu oraz krótkiego wywiadu z panem Pietrzakiem. Także to wszystko po programie. Ja już... A jutro, jeszcze jutro przypomnę, o 17:00. Jutro o 17:00 specjalne łączenie dla tych wszystkich, którzy chcieli usłyszeć na żywo Mariana Kowalskiego. Nie będzie to w face to face w Wielkiej Brytanii, ale będzie na żywo w telewizji Idź Pod Prąd z możliwością zadawania pytań przez kluby Idź Pod Prąd. Jutro o 17:00 bezpośrednia transmisja. Dziękuję Wam za ten program. Marian Kowalski. Do zobaczenia. Pastor Paweł Chojecki. Dziękuję. Była z nami również redaktor Hanna Szen. A ja Was zapraszam teraz na serwis informacyjny o godzinie 18:00 i Kowalski i Chojecki odpowiadają o godzinie 18:15. Tam zostaną zadane Wasze pytania, które już otrzymałam. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia. Do zobaczenia. Witamy, jesteśmy w Aleksandrowie Łódzkim. Dzisiaj na koncercie pana Jana Pietrzaka. Klub Idź Pod Prąd Łódź prowadził transmisję na żywo na naszych wszystkich stronach internetowych. Panie Janie, cały czas zainteresowanie pana występami nie maleje. W czasach, w latach 70., 80., teraz chyba jeszcze więcej widzów. Czyżby Polska się budziła?
To wie pan, tak bym tego nie łączył jednego z drugim. No. Przychodzą ludzie na moje występy, chcą się dowiedzieć, co mam do powiedzenia, a niezależnie od wszystkiego toczą się sprawy polskie, także nie przypisuję sobie zbyt wielkiej roli w tym procesie. Po prostu bardzo się cieszę, że mam publiczność, że chcę jeszcze staruszka posłuchać. Panie Janie, kiedy stanie w końcu ten monument, ten łuk triumfalny, ten symbol zwycięstwa nad bolszewizmem? Kiedy Warszawa się doczeka łuku triumfalnego? No najpierw musimy władzę w Warszawie zmienić. Niestety przy tej władzy to się nie uda. Oni są przeciwni temu, nie chcą symbolu naszego zwycięstwa żadnego. Chcą dalej spokojnie kraść i żeby nikt im nie przeszkadzał. Panie Janie, proszę jeszcze, niech pan nam przypomni, bo jak pan wspomina wizytę w studiu lubelskim Idź Pod Prąd na koncercie w Lublinie, bo my tutaj właśnie no, niektórzy... W dużej części byliśmy. Byliśmy w dużej części, inni oglądali w internecie. Jak pan wspomina wizytę w Lublinie w Idź Pod Prąd? Bardzo dobrze wspominam, no, zresztą, ale artysta nie jest od oceniania publiczności, także proszę mnie nie zmuszać, to jest odwrotna zależność. Publiczność ma prawo oceniać artystę. My byliśmy... A ja uważam, że zła jest tylko ta publiczność, która nie przychodzi na moje imprezy. My byliśmy bardzo zadowoleni, wszyscy byli zadowoleni, pastor Chojecki, tak samo Marian Kowalski i przekazujemy najserdeczniejsze tutaj życzenia pracy twórczej, żeby kolejne 100 lat, a może i dłużej, te patriotyczne serca pan rozbudzał i tak dalej. Tak jest. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wspólne spotkanie. Bardzo dziękuję.